Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo Państwo tutaj mnie zapraszali. Ja nie mogłam przyjechać tam ze 4-3 tygodnie temu, ale byłam bardzo mocno chora i po prostu nie mogłam, tak? Ale jedyne, ja rzadko kiedy jeżdżę, bo mam po 40 paru latach pracy, zdarte gardło już tak, błonę śluzową, że właściwie nie jeżdżę już gadać, bo muszę w swoim okręgu, no i muszę tam w Sejmie cholerów trzymać krótko w tych komisjach, no więc muszę ten głos czasem tam krzyknąć, nawet użyć słowo morda, ale to jest takie, morda to jest w końcu, do pieska się mówi, mordo kochane, to nie? Bardzo jest takie, nie używam takich słów, jakich oni używają wobec nas, a to jest, można powiedzieć, przy czym od razu też Państwu powiedzieć, że w sytuacjach telewizja, TVN i te i podobne, oczywiście kłamią i manipulują, bo pokazują reakcje, a nie pokazują przyczyny, czyli zachowania, które w końcu doprowadza do takiej reakcji. Kiedy ta cała mała Gasiuk, Pisiuk, czy jak ona się nazywa, bez przerwy, ona nie otworzy ust inaczej. Oczywiście terkocze to jest cały czas jedna, na okrągło, sprzeczne z konstytucją, niepraworządne i tak, co byście chcieli Państwo. Obraża sędziów Trybunału. Oni oczywiście nie uznają wyników wyborów naszych w Polsce z 2015 roku. My jesteśmy bandytami, policja to są bandyci, sędziowie Trybunału to są dublerzy i tak dalej, i tak dalej. Do przewodniczącego komisji, oni go ciągle przezywają, pana Piotrowicza, który w niebie będzie za naprawdę uosobienie spokoju, kultury, to jak pani minister Rafalska też się nie daje wyprowadzić z równowagi. A nawet jak państwo widzieliście, jak ten Misiło, ten Władysław Reymont, co nie, bo sobie teraz okulary i tego, rzuca tymi karteczkami, tam krzesło w powietrzu, nie da się wyprowadzić z równowagi, a ona bez przerwy, ona, Gajewska, Kinga, która co drugie słowo robi błąd, i tam pan Szczerba, Myrcha i tak dalej, bez przerwy, a pani ta właśnie Gasiuk celuje w obrażaniu, w prowokowaniu, przezywaniu go prokuratorze, a co pan tam i tak dalej, więc jest pewna granica, której to idzie, to jest transmitowane. Jak przychodzi ta cała grupa tych właśnie chuliganów sejmowych, takich nazwę, media przychodzą, to jest oblepione, my tam się ruszyć nie możemy. Są media, które nagrywają, manipulują potem i potem wychodzi, ona oczywiście zaczepia, przezywa wszystkich lekceważąco, wy nawet nie potraficie się zastanowić, pomyślcie chwilę, wy to jesteście, widać, że do szkoły nie chodzili i tego. No i w końcu ja mówię, czy ty mordę musisz tak otwierać, tak? No i idzie do telewizji, proszę, jaka Pawłowicz chamka, natomiast, więc proszę Państwa, żebyście tutaj od razu uprzedzam, że to, co Państwo widzicie w TVN-ach, to, co w tych Polsatach i tak dalej, to są manipulacje, które gdybyście Państwo, zresztą Republika nakręciła któregoś razu film pokazujący, no możecie się domyślać, jeśli Państwo oglądacie sami transmisję z Sejmu, i potem oglądacie sprawozdanie, jak to na przykład TVN przygotował, to jakbyście w dwóch różnych światach byli, no. Więc to, że mi gęby tam przyklejają, trudno, natomiast ja jestem bez przerwy karana, właśnie my się w ogóle z nimi nawet nie chcę, bo trzeba byłoby ciągle karać, ale co z tego, jak w Komisji Etyki przewodniczącym jest pan Mieszkowski Krzysztof, który jest pierwszy, wulgarny, agresywny, który z pięściami do prezesa się rwał, trzeba było go zatrzymać i pod karą opuszczenia sali. I on jest teraz przewodniczącym Komisji Etyki. Ja tam w ogóle nie chodzę. Prezesa ukarali, nie wiem, czy państwo pamiętacie, kiedy już im powiedział, że jesteście, wyście zabili mojego brata, mordy, coś takiego, sytuacyjnie usprawiedliwiony emocją, to jest w ogóle prezes jest człowiekiem, który ostatni, który słowa cholera nie powie, no. Zrobiły mu i tam siedziało to towarzystwo PO, ta pani tam, jakaś tam z PO siedział, ten Mieszkowski, pan Długi z PSL-u, od Kukiza, ktoś tam z PSL-u, którzy zawsze trzymają, jak oni widzą prezesa, na nich wszystkich działa jak płachta na byka. Jak można przywalić? Dali mu jakąś naganę. Za co? Ja nie chodzę do tej komisji. Komisji Etyki w Sejmie w ogóle nie powinno być. Co mnie łączy, jaki system wspólny etyczny z Mieszkowskim? Z Lubnauer, która została wywalona, bo chodziła chuliganka, jeździła po Toruniu i zakłócała spotkania w młodzieży w szkołach poświęcone żołnierzom wyklętym. Wpadała z bojówką w czarnych różnych koszulach, no i tam właśnie mówiła, że to byli bandyci i tak dalej. Za to i Komisję Etyki chcieliśmy zrobić. Nie pamiętam, czy oni się sami ukarali. Komisji Etyki w ogóle nie powinno być. Oni są dokładnie, mnie nic z nimi nie łączy.
powinna, wystarczająca jest komisja do spraw regulaminowa i spraw poselskich. To znaczy ta, która patrzy, czy poseł nie naruszył ustawy o wykonywaniu funkcji posła i senatora. I jeśli tam są, bo są przepisy, które nakazują się na przykład no tam nie wtrącać w sprawy, na przykład, bo nie wolno nam w każdą sprawę wejść. Jak sąd prowadzi sprawę, to nam nie można do sędziego pisać, proszę zrobić tak, a nie inaczej. Nam nie wolno rozkazywać żadnym organom, że mają zrobić to czy inaczej. Możemy się pytać, możemy żądać informacji, ale nie wolno nam tego. Natomiast pamiętam tu w poprzedniej kadencji ten Grodzka-Bęgowski, nie wiem jak to tam nazwać, przysyłali do mnie, ludzie pokazywali, wtrącał się, chodził, zastraszał komisję. Komisariaty, mówiąc jaką mają wydać, podsłuchy razem zakładał dla drugiej strony. I oni oczywiście nie uznali tego tam w komisji etyki. Natomiast komisja regulaminowa takie rzeczy, czy człowiek, czy poseł nie narusza ustawy, a nie czy jej systemu wartości, jej sympatii, nic nie z nimi. Ja w ogóle tam już oczywiście nie chodzę, mam pełno tych kar. Co mnie obchodzi, tylko budują mi chwałę naprawdę małojecką i już niech robią. No. Więc tak, druga rzecz, no to chcę powiedzieć Państwu tak, że jak Państwo zauważyliście, Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze, po 2 latach, którym w czasie 2 lat, proszę zwrócić uwagę, 2 lata kadencji, czyli w połowie kadencji, zrealizowało w zasadzie wszystkie najważniejsze postulaty, które inne partie albo w innych warunkach realizowalibyśmy pewnie całą kadencję, byśmy nie zdążyli. Udało nam się, to już tak nudne może być, ale przypomnę, wrócić wiek emerytalny, 500+, reformę szkolnictwa, dla starszymi osobami zająć się te, tam 75 leki. W gospodarce uchwalona została konstytucja dla biznesu. To oczywiście wszystko po kolei musi być wdrażane, ale ustawy są już zrealizowane i wiele, wiele innych. I wiele, wiele innych. I okazuje się, że z tego powodu, ja tu oczywiście narzekam i to być może znowu ktoś powie, proszę tam wyłączyć, co tam się gra, dobra? Ktoś nam powie, że no może uznać, że nie wszystko zrobiliśmy. No nie da się wszystko. Jak Państwo widzicie, jednym z większych osiągnięć to było to, że wreszcie opanowaliśmy to złodziejstwo z Polski. Polska jest państwem, w którym zachodnie firmy szaleją, nie płacą podatku. Banki, supermarkety, wielkie firmy w odróżnieniu od polskich przedsiębiorców, którzy muszą wszystkie z tego. Jakoś dziwnie na przykład w Warszawie to ci różni Azjaci też jakoś mówią i urzędnicy, my ich nie potrafimy odróżnić. No, no kurde, to zatrudnijcie sobie jakiegoś, co potrafi odróżnić i niech płacą te podatki. A potem te naloty całe pod Warszawą na te wielkie magazyny i tam co się dzieje w ogóle, no tam ich zatrzymali, jakoś się za to wzięli. Ale polscy przedsiębiorcy byli zawsze traktowani gorzej we własnym kraju. To te zachodnie firmy przyjeżdżały, to była taka mania po 89 roku, za różnego rodzaju, bo to jest bardzo dziwne, że akurat zachodnim stwarzano warunki wszelkie możliwe przedsiębiorcom. 3 lata inwestujesz w Polsce, jesteś zwolniony od podatku, jesteś ze wszystkich obowiązków. No to jak to robili? No firmy Macro Cash na przykład i różne inne zmieniały nazwę, na przykład było Macro Cash and Carry, tak? Zmienili Macro Cash. Nowa firma znowu 3 lata nie płaci. Potem z Macro Cash and Carry zostawało Macro, nie płaci kolejne. Potem zostawało Macro, ale w czerwonym kolorze, tak? Zmiana firmy. I tak są firmy, niedawno Państwo widzieliście, ogłoszone zostało. Są firmy, które wielkie, międzynarodowe koncerny, które grosika w Polsce nie zapłacą. Lidl, Macro. Nie, Makro zdaje się też, Auchan, te największe sieci, które drenują najwięcej pieniędzy. Oczywiście zniszczyły polski drobny handel. To co się Mintz robił po II wojnie światowej, Hilary Mintz, wygrała komuna bitwę o handel, to teraz wpuszczenie tego biznesu, który nie ma żadnych obowiązków w Polsce, wytransferowuje te pieniądze, jest właściwie, to my teraz musimy stoczyć drugą bitwę o handel, żeby umożliwić działanie polskim przedsiębiorcom. Temu oczywiście służą, bo tu jeszcze wrócę właśnie po zakończeniu tej kadencji, kiedy udało nam się przede wszystkim rozkręcić tym programem demograficznym 500+, nie tylko wesprzeć rodziny, ale to jest, jeszcze raz powiem, to nie był program, który od biedy, tylko to był program, który miał zwiększyć dzietność, demograficzny projekt, żeby Polaków było więcej, bo Unia Europejska sobie wymyśliła i Niemcy przede wszystkim, które prym tam wiodą,
że Polska będzie, bo już właściwie tak w rękę, po komunie, komuna nas oddała, przecież to Miller Kalinowski nas wprowadzili do Unii. Ciągle nam mówi, że prezydent Kaczyński, oni wprowadzili na warunkach takich, że do dziś cały czas nie można tego odkręcić, rolnicy polscy otrzymują 1/4, 25%, może teraz trochę więcej wpływów na rolnictwo. Więc oni sobie uznali, że jak takich frajerów mają, którzy i Polacy poparli, kto poparł? No Polacy poparli, którzy nie przeczytali jednej strony tego. Czy Polacy wiedzieli, że popierając Unię Europejską, popierają likwidację stoczni, rozprzedanie i sprywatyzowanie przemysłu, likwidacja kopalni, wszystkiego, dopuszczenie biznesu, który będzie tutaj w Polsce sobie działał. I ten biznes, jeszcze raz powiem, też Państwo nie mieliście pojęcia zielonego, umowę w 91 roku, czyli dwa lata po tych wyborach 89, a w parę dobrych lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004, a 3 lata przed rozpoczęciem obowiązywania umowy, Polska już wyraziła zgodę polityczną na podpisanie, to w 92 czy 2 roku podpisana, a w 94 weszła umowa, tak zwana umowa o stowarzyszeniu Polski, układ stowarzyszeniowy, czyli umowa o stowarzyszeniu Polski ze wspólnotami europejskimi. 10-letni to był okres tak zwany przystosowawczy. Otwarcie w jedną stronę. Oni przyjeżdżają do Polski, dostosowują nas, co widzieliśmy, jak po kolei wszystko pada. Wyprzedajemy im handel, przemysł, banki, stocznie, kopalnie. A my w tym czasie nie mamy wzajemności, że jeździmy na tych samych zasadach. Nie, dopiero jak będziecie członkami. Taka umowa została podpisana. W 10 lat Polska została skolonizowana. Do dziś Państwo to widzicie. I co więcej, równolegle w 92 roku podpisano tak zwaną handlową umowę przejściową Polski. Handlowa umowa, czyli ten cały na korzystnych warunkach. U nas mówiono, bo to komuna jeszcze rządziła przecież po okrągłym stole i system był tak przygotowany, która pozwalała, otwierała i umożliwiała zawieranie przez Polskę i takich umów, które nas skolonizowały. Polska do dziś i co z tego, że w 2004 roku zostaliśmy członkami Unii Europejskiej, kiedy byliśmy już niewolnikami. To samo stało się również w obszarze mediów. Kiedy wpuszczono, pamiętam, prasa książka Ruch, która rządziła mediami wszystkimi w Polsce i sprzedawano po kolei te tytuły zachodnim. Na dzień dzisiejszy firmom, koncernom głównie niemieckim, 98% wszystkich mediów papierowych lokalnych jest w rękach koncernów niemieckich. Nawet jak tytuł będzie Przegląd Rzeszowski albo Polska w terenie, coś takiego, to są niemieckie pisma. To są, żebyście Państwo nie myśleli. Na dzień dzisiejszy nie mamy w zasadzie i to, co musiało się rodzić z wielkim cierpieniem, nasz dziennik, zwróćcie Państwo uwagę, z jakim cierpieniem, nie wszystko oczywiście jest sekowany, koncern z kolei, kolejny spółka Ruch, która jest dystrybutorem, no jeszcze inne powstały, zawsze sekowała te, także nasz dziennik ani nie jest wystawiany, ani właściwie nie jest eksponowany, nie ma specjalnie to w ten sam sposób, nasz dziennik, no redakcja, no musi mieć środki na utrzymanie, prawda, i sprzedaż. Ledwo się, Gazeta Polska codziennie mogła dopiero rozwinąć skrzydła, też dopiero jak tutaj po 95, trochę wcześniej, jak kilka firm sfinansowało wydawanie tego Gazety Polskiej codziennie. No i potem tam prywatne firmy się znalazły, większe, które to sponsorowały. My nie mamy mediów. I to, co my teraz dlaczego jeździmy, bo zrealizowaliśmy najważniejsze filary naszego programu wyborczego, podstawowe rzeczy, no ale co mamy? No, media, ta platforma totalna, nazwijmy to opozycja, która w ogóle neguje Polskę. Neguje wynik demokratycznych wyborów. Demokracja jest wtedy, jak oni wygrywają. Jak my wygrywamy, faszyści, nacjonaliści, złodzieje, bandyci, nie starczy policji i prokuratury, żeby to wszyscy oni powinni mieć sprawy w sądzie. Bo mówienie o urzędniku państwowym, o policjancie, który pilnuje porządku, na przykład pilnuje wolności zgromadzeń, legalnego zgromadzenia i mówienie o nim bandyto, powinno spotkać się z karą. No. Jak byłam, pamiętam, za PRL-u robiłam aplikację sędziowską,
to pamiętam, sprawy w sądzie były takie, które nie wolno było milicjant wtedy, już się szło, jak wystarczyło, że spadła milicjantowi czapka, to był taki wskaźnik, o, to już było pobicie policjanta, jak mu spadło, dopóki nie spadła czapka. Oczywiście to był taki standard, że oni tam sobie mówili, a zresztą oni sami, kolega na koledze, szanowało się, no i jak oni podchodzili, po 89 roku, a właściwie nie po 80, tylko po 2015 roku, ci wszyscy, te resztki postkomuny, którym się nie udało, znaczy udało im się ograniczyć przywileje, bo oni emerytury dostają. Nikt im nie zabrał, przecież oni mają tylko zabrano im przywileje. Mają teraz tyle, ile ludzie, a właściwie, a można powiedzieć ofiary bardzo często, a im się powinno do najniższej, do socjalnej, do ruskich po emeryturę, bo to nie było Wojsko Polsko pod pojęciem. Tak jest. A zaraz panu powiem, dlaczego PiS nie zrobi. No. Proszę pana, państwo, pan mówi, dlaczego PiS nie zrobi. Będę używała wachlarza, bo to jest jedyne, co jest tego. Więc tutaj ktoś mówi, dlaczego PiS nie zrobi. Państwo nawet nie macie pojęcia, bo teraz tak, ja jeszcze raz powiem. My wprowadzamy te reformy, natomiast tamci zorientowali się, myśleli, że będzie, powtórzy się scenariusz 2005-2007, kiedy codziennie w Sejmie robili konferencje prasowe. Myśmy nie mieli jeszcze telewizji, nie było Republiki, nie było tych gazet i okienko, jak nas wpuszczą na chwilę, wpuszczą albo nie, no to opowiadali, no po prostu kłamali w żywe oczy. A ludzie w małych miastach, na wsiach, skąd mogli to weryfikować, tak? No to słuchali, Boże, to co oni tam wyrabiają, to jest coś strasznego. Co więcej, oni oczywiście, różne te służby stosowały swoje środki, które doprowadziły, my nie mieliśmy wtedy większości, i doprowadziły do upadku rządu ówczesnego, prawda? Więc tutaj brak tych mediów jest jednym z bardzo, to jest fundament, bez mediów nie wygramy kolejnych wyborów. Ale państwo, oglądając TVN, czytając ten fakt, czytając inne niemiecko, tam szwajcarsko, jakieś te zagraniczne gazety, finansujecie ich. Oczywiście wyborczą teraz Soros finansuje, bo oni już padli, to on tu przyjechał, bo on pilnuje swoich internacjonalnych różnych tam biznesów, interesów. W każdym razie naszych sukcesów po 2015-2017, mamy tylko tą telewizję publiczną, jest TVP Info, no Republika, prawda, ale tutaj zasięg też jest taki, nie jest taki nieograniczony. Radio Maryja, tak, ale też to są takie stacje, ludzie słuchają, niektórzy mówią, że tam za dużo jest religii, to wyłączają, ale tam są najlepsze wiadomości. Radio Maryja i telewizja Trwam dają najmniej komentarza, same fakty, pół godziny. I tam jak człowiek zobaczy, mnie czasami nawet mówię, kurczę, już mogliby skomentować, no bo ktoś może nie wiedzieć. I ja bym to zrobiła, no ale dobrze, no. Ale tak jest, ale mamy tutaj rzeczywiście, tylko że to jest, bo trzeba tak powiedzieć, niszowa, ciągle zbiera pieniądze. Oni nie mogą, właściwie żyją z tego, co my tam wyślemy i to jest taki problem. No nie finansuje ich żaden Soros, ani żadna niemiecka, tylko my tutaj z tych naszych pieniędzy. Więc niestety udaje się temu całemu lewactwu i totalnej opozycji i zagranicy, która jest lewacka, Unia Europejska jest lewackim pomysłem, właściwie można powiedzieć, że teraz jest sodomia, bo tak można powiedzieć, no, sodomicznym pomysłem, który wymierzony jest w człowieka, w cywilizację chrześcijańską, w system wartości, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni czy wychowani. I te wszystkie środki, jeśli Polska została, to państwo też musicie wiedzieć, zostaliśmy członkiem Unii Europejskiej, do której nas Miller i Kalinowski wprowadził, a Trybunał Konstytucyjny, którym prezesem był wówczas pan sędzia Safian, który w nagrodę został teraz sędzią w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzeka z przyjemnością przeciwko Polsce. On orzekł, ten Trybunał pod jego kierownictwem, że Polska zrzeka się, ja zresztą pisałam wtedy wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją członkostwa Polski w Unii Europejskiej. No to w wyroku, który wydał wtedy pan sędzia, powiedział, że wszystko zgadza się, jak nam się nie podoba, to możemy wystąpić. Jak wystąpić? Gdzie? Państwo widzicie, żeby po pierwsze, na początku nie wstąpić w ogóle, ani że sobie możemy wystąpić. Dlaczego mamy występować, kiedy jeszcze nie jesteśmy członkami? Ale nie, to jest polityczne. Na Polskę zarzucono pętlę,
I my już teraz jesteśmy. Wyjścia nie ma takiego, to Państwo sobie nie myślcie. Bo niektórzy piszą, dlaczego nie wystąpicie? No to tak jak z Brytanią, z Wielką Brytanią. Jak będziemy bogaci, będziemy czwartą potęgą świata, to rzucimy im to, co jesteśmy winni, a nic nie jesteśmy winni, bo oni nas skolonizowali. I używają nas jako tanią siłę roboczą, jako ludzi, co zeżrą wszystko, gorszej jakości, chemię, nie chemię, wiatraki, veluxy, co byście nie chcieli. To, co się tam wywala, rzuca się na rynek tu. Proszę? PiS popierał wejście do tej sodowej komory. Dlaczego? No to zaraz panu powiem, dlaczego popierał. No, a miał, jakie miał wyjście? Kto? No, no i co z tego? I my, a ile my mieliśmy? Kto nas popiera? Kto nas popiera? Jaką siłę mieliśmy? Proszę Państwa, pytania na końcu, proszę. To jest, wie pan, to jest tak łatwo mówić. To Miller nas prowadzał, komuna była. A my, oczywiście można bilans robić, tylko Polska, to też zwracam uwagę, tak tutaj ludziom w głowy wkładano, zapisujemy się do organizacji suwerennych państw, tak? I że będziemy mieli tutaj korzyści i tak dalej, i tak dalej. W tamtej sytuacji, kiedy ruskie właściwie tutaj jaką mieliśmy możliwość? Albo tu nie było wtedy możliwości, że Polska sobie zostaje przy takiej słabości, bez wojska, bez niczego, zdemoralizowane, zdemoralizowani urzędnicy, zdrajcy kolumny, gdzie się trzeba było podczepić, bo to była również furtka do NATO dla nas. To był wtedy wybór, natomiast wie pan, odkąd jest PiS i wcześniej jak był, zawsze i również prezydent Kaczyński, ostatnio był osobą, która podpisała traktat. Natomiast do Unii, do Lizbony, czyje są podpisy, wie pan? Wie. No to nie wie pan. Nie wie pan, nie, kłamie pan. No kto? Czyje podpisy? Czyje podpisy? Pan mówi. A widzi pan, wcale pan nie wie, bo w Lizbonie kto inny? No kto? No. Kto? Kaczyński, ten co zginął, był w Lizbonie. A widzi pan, nie wie pan i pan powtarza to, co. Proszę państwa. Traktat z Lizbony, na mocy którego zrzekliśmy się, podpisywał Tusk, Sikorski, pani Hübner. I to jest, to są, zajrzyj sobie. To są podpisy, a prezydent pojechał po to, żeby pilnować, bo oni nie chcieli go puścić. A to samolotu nie ma, a to krzesła nie ma. W końcu pojechał, żeby patrzeć, co oni tam wyrabiają. To co jedyny, który wywalczył wtedy, wywalczył protokół brytyjski, że nie pozwolimy stosować w Polsce lewactwa wynikającego z karty praw podstawowych, gdzie małżeństwo to są faceci, baby, co byś nie chciał, ze zwierzakiem też, co byś nie chciał, no, tak jak sobie państwo będzie uznawało. Nie będziemy uznawać spraw, po prostu wszystkich tak zwanych praw człowieka, lewackich, które są tam przewidziane. Dopisaliśmy się do protokołu brytyjskiego. Dalej Polska zdecydowała, że będzie przedłużony czas stosowania układu z Nicei, który pozwala nam blokować jeszcze w innych większościach przepisy unijne. Tusk nigdy z tego nie skorzystał. Obśmiewał go i kiedy już jeszcze tam były kolejne rzeczy, i teraz, kiedy już Tusk, oczywiście oni mieli większość, w Sejm zdecydował, bo Sejm oni mieli przewagę, uchwalili i ponieważ prezydent był nasz, a prezydent musi podpisać taką umowę ratyfikować, jeśli umowa ogranicza, czy narusza prawa, wolności, oddaje część suwerennych kompetencji i tak dalej. I prezydent Kaczyński, on był bardzo przeciwny. Proszę sobie przypomnieć, jakie walki, jak go ośmieszano, tylko nie było mediów, a pan nie wiedział i pan do tej pory. A jak pan będzie powtarzał, to ja pana znajdę. Ja pana znajdę, mówię panu. Znajdę pana, jak pan będzie powtarzał kłamstwa. No to co? No to co? A nie mówił Kaczyński? Oglądał pan? Idźżeż pan, przepraszam. Idź tam. Mówisz pan nieprawdę i to jest nieprawda. Nie ma się co cieszyć, pan podszkoli się. Nie, Alko, podszkoli się. Ja bym dużo się podszkolił. Nie podszkolił. No to, stop, to pan nie słucha, znaczy, no. Widzi pan, dobra, to owija. Proszę? Ale właśnie widzę, że pan tutaj nie lubi mnie i partner będzie podskakiwał. No pewnie. Proszę państwa, prezydent Kaczyński, przypomnijcie sobie, kiedy już uchwaliła w Sejmie Platforma, podesłała, bo tak wynika z konstytucji, musi ratyfikować. I on co czeka? Powiedział, nie podpiszę, bo były referenda w innych państwach, to tam jakoś spacyfikowali. Potem referendum w Irlandii pierwsze odrzuciło. To my czekajmy. Czekaliśmy, ale spacyfikowała ich Unia i drugi raz oni machloje porobili, że przeszło w tej Irlandii. Potem czekaliśmy, co zrobi Václav Klaus w Czechach, który też nie podpisał. I Václav Klaus opierał się, w końcu podpisał. No i wtedy
Polska pasuje, jak już jesteś, bo my już jesteśmy, byliśmy w tej Unii, już byliśmy. PiS nie wprowadzało do tej Unii. I wtedy on oczywiście podpisał, ale miał ten sukces, proszę pana, chwilę, miał ten sukces, że bardzo ważny dla Polski, w formie deklaracji, zastrzeżeń, że nie można, Polska zachowuje swój system, wartość, system prawny dotyczący prawa rodzinnego, prawa prywatnego, postawił jedynie dzięki tej deklaracji, protokołowi brytyjskiemu i deklaracji, którą podpisał, którą wstawił do traktatu ekipa prezydenta, nie można było w Polsce uchwalić, a oczywiście naruszyli. I do dziś mamy obronę tak zwanych ustawy o związkach partnerskich, czy o tych różnych uznawaniu płci. Bo polski system prawny, artykuł 19 Konstytucji mówi, czy 18, już nie pamiętam, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a nie jakichś partnerów, nie? Oni mówią, że o, sąsiad sąsiadowi pomaga. Idziesz tam. Dobra, niech sobie pomagają, ale to nie znaczy, że tu muszą dziedziczyć po sobie, mieć grób i nazwisko i tak dalej. To są sukcesy, pan o tym nie wie, Radio Maria o tym mówiło i tyle, no ale pan musi się trochę luzu i nie być później. W ogóle nie głosowałam, w ogóle nie głosowałam. I proszę państwa, czyli tak, przeszliśmy te dwa lata, zrealizowaliśmy program i jeszcze raz powiem, nie mamy tak silnych mediów, i to, czym dysponujemy, niestety udało im się poprzez rozkręcanie skargi za granicę, poprzez mobilizowanie i motywowanie urzędników unijnych, zostaliśmy, no tutaj oni, wspierana jest Gazeta Wyborcza. Unia Europejska wspiera również przez tak zwany Fundusz Norweski. Unia płaci, Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale za to, że może handlować z Polską, daje pewną kwotę pieniędzy, które właśnie na te tak zwane obywatelskie różne inicjatywy są przeznaczane. Do tej pory dysponowała, rozdzielała te pieniądze Fundacja Sorosza, Fundacja Batorego. Oni rozdzielali i te wszystkie tych edukatorów seksualnych, co latają po Polsce, te paniusie, te marsze, te kody, oni wszystko to, teraz to się skończyło, bo przejął to i pełnomocnik premiera i również tu pan minister Gliński, który tam pełnomocnika do spraw równości i tak dalej, i rząd polski w części te pieniądze rozdysponowuje. W każdym bądź razie im się udało poprzez media zakłamać te nasze sukcesy, i wmówić Polakom, wystarczy, rozkręcili nagrody, czy wcześniej, kiedy to z kodeksu pracy wynika. Nagroda wynika z kodeksu pracy. Jak to, a czy ten rząd po 2 latach, pani premier Szydło, nie miał się czym pochwalić, rozkręcono tym 500+ przemysł, ja już nie mówię budowlany, turystyczny, ubranek dziecięcych, wszystkiego. Ludzie wydawali, to okazuje się, że po raz pierwszy od bardzo wielu lat ludzie odkładają z tego, bo to nie jest pieniądze jednorazowo. Co miesiąc masz pieniądze, a niektóre rodziny, które tam mają więcej dzieci, to dla nich to jest ważny, bardzo naprawdę ważny zastrzyk. I oczywiście poprawiło to sytuację na rynku pracy, bo kobiety zamiast siedzieć na pampersie i myśleć, co to, skąd te dzieci, jazda do domu, jak ona dostaje na 1004, niech ma tam 3000, czy 4,5, czy 3, no to ci różni właściciele firm zaczęli dbać więcej, podnosić pieniądze, wynagrodzenie. I to już nie jest tak, że tutaj mają niewolnice polskie, które dzieci ulica chowa albo nie wiadomo kto. I to wszystko, to nie ma co udowadniać, bo to wystarczy trochę, bo na ten temat się mówi. Ale niestety oni mają w rękach media i udaje im się, może nie udało, bo tutaj fakt, że państwo są, no to nie udało się do końca, zasiać taką właśnie, skierować tą nienawiść, którą oni się tylko nienawiścią posługują. Jak ja czytam od czasu do czasu wypowiedzi tego Grabca, tego ich rzecznika, to są bez przerwy bandyci z PiS, bandyci tam z policji, bandyccy urzędnicy. I potem się dziwią, że na nas, no, na prezesa, no Bogu ducha, on to jest w ogóle już na niego, na bardzo spokojnych ludzi, pani Rafalska, Szydło, najgorsze przekleństwa i kalumnie. Ja to już ciągle, już w ogóle, co kto ze mną zrobi, co jak gdzie mi ten sztylet włoży, to już bez przerwy mam. No, no już teraz złapano w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, to i pan Tarczyński, bo jakiś taki fioł. Siedzą ludzie, myślą, że jak tam w
wpiszą sobie tam, napiszą jakiś nick, nie wiem co, to są nie do złapania. No ja się nie znam na tym, ale mówią, że to można ustalić, tak? No myśmy zgłosili to od razu, no, że zamorduje tam rodziców Tarczyńskiego, mnie zamorduje i tak dalej. No to zgłosiliśmy to panu Brudzińskiemu, który jest teraz ministrem MSW, spraw wewnętrznych. I na drugi dzień w mediach pokazano, wyprowadzili faceta, on się jako Antonio Maciarenko, tak się tutaj przedstawiał. I oczywiście już w kajdanach i tak dalej, a już był przedtem zatrzymywany. To zwróćcie Państwo uwagę, jacy oni zdeterminowani. Jak on ma wypowiedzi takiego schetyny, który bez przerwy nam palcem pokazuje, będziecie siedzieć, my was rozliczymy. Ludzie nie wiedzą, że no, wydawałby się poważny polityk, no nie poważny, ale wydawałby się, co nie? On odkąd sobie wszystkie zęby wstawił, to on tak mówisz, jakby ważny był, nie? No więc on właśnie, i że będziemy... Ty będziesz siedzieć do prezesa, z łapami idą. Zwróćcie uwagę, że już kilka razy akcje były, oni nie wiedzą, oni się tak nakręcają, ten Szczerba, Nitras i tak dalej, że oni Mieszkowski, Budka, czy tam nawet ta Gasiuk, Pisiuk, walą pięściami jak Chruszczow w 60-tych latach, no, w ONZ-cie, no i butami i pięściami. Oni się tak nakręcają, że nasz spokój jeszcze ich bardziej wścieka, no. Więc tutaj złożyliśmy to, taki facet, złapali go dobrze, ale ja zaraz na drugi dzień już dostaję, że właśnie to ja jej przypier na ulicy, już nie będę pod Sejmem krzyczał, będziesz siedzieć, mówi jak nie tego, trzeba ich upier Kaczyńskiego i Pawłowicz jak Hitlera i tak dalej, akurat Hitler to nie tak zginął, ale wszystko jedno. No i on się potem odgrywa, ktoś mówi, człowieku, przecież policja cię namierzy, a ja mam ich w D, mówi, mogę im podać swój adres. No to, to dobrze, ja mówię, niech pisze, a ja to do policji posłałam, no to, to tak jakby do nich. Ale nic, wysłałam pismo, przedwczoraj i dostałam wczoraj informację do Komendy Stołecznej, że będzie śledztwo, że to jest groźba pozbawienia życia. Krótko z nimi trzeba, naprawdę. I to jest tak, jak oni zachowują się. Tylko tu, gdzie możemy stanowczo, to my stanowczo działamy. Ale są sytuacje, jak na przykład przy tych niepełnosprawnych, że cokolwiek to jest szantaż cierpieniem. My każdy współczuje, nikt nie chciałby być w sytuacji takiej osoby. I my nie możemy, natomiast oni tak właśnie zachowują się, ta cała opozycja. No ale to pan Bohiskara, bo już tak Wielgus poleciała, ta odeszła, Petru odszedł sobie i tak dalej. Przepraszam, rozwalają się sami i to może, mam nadzieję, że to koniec takich właśnie ludzi, którzy żerują na cudzym nieszczęściu. No ale my też tutaj, no nie możemy, ktoś powie, o byście wzięli. No to byście wzięli, to koniec tych. Wyobrażacie sobie Państwo, jak to przedstawia TVN, tam oni ustawiają ceny, kolega nasz Tarczyński w piątek pokazał nam, mówi, zobaczcie, jak oni ustawiają. Tam jest dużo takich wokół Sejmu, ławeczki są, krzewy duże i tak dalej. Więc on taką scenę akurat szedł do jednego z budynków i słyszał głosy, ale nie wchodzi, bo słyszy głos znany taki pani Adamiak. Z Agata Adamiak z TVN-u, taka czarna, niewysoka. I jak ona instruuje, ustawki robią z tymi niepełnosprawnymi. Proszę pana, ja tu będę szła, pan będzie podjeżdżał, ja podejdę, pan zrobi to. Ten Tarczyński mówi, słucham i tego, i nakręcił, i kręci tę rozmowę, bo słychać. I potem coraz bardziej, jak ta już ta Adamiak ustawiła, jak on ma jechać, a co ona mu zada pytanie i jak on ma się czy przewrócić, czy wykręcić i świeci, ona tak stanęła. No my to mówimy od razu, dawaj to, ale nasza rzecznik mówi, poczekajcie, to wszystko zbierać, nie wszystko od razu i tak dalej. Oni kłamią, oni wykorzystują to maksymalnie, jak tylko się da. I to jest to, że my tak, no jak taki Polsat, jak taki TVN, jak te gazety główne, a lokalne, to w ogóle państwo już nie macie kontroli, chyba że jakiś szaleniec na własne pieniądze, który przez władze Poznania będzie zniszczony w 5 minut, no. I przyjdzie i będzie wam opowiadał, no to skąd ludzie mają mieć wiedzę? Więc tutaj po 2 latach konwencję Prawa i Sprawiedliwość prezes Kaczyński zwołał i mówimy, mimo że zrobiliśmy już to, co do nas należało, najważniejsze rzeczy, bo tam oczywiście drobniejsze są cały czas, bo wymagają niektóre czasu, sprawy podatkowe to się nie z dnia na dzień, tylko nie wolno wprowadzać dopiero od kolejnego roku i po kolei. Najważniejsze, że staramy się ten budżet uszczelnić, żeby wreszcie płacono te podatki i tak dalej. No więc na tej konwencji postanowiliśmy, czy Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzić kolejne udogodnienia. To jest tak, jakby zwracam Państwa uwagę, bardzo skondensowane. Nigdy tego nie było w Polsce. W ciągu jednej kadencji, żeby można było tyle spraw załatwić, ale ponieważ to nam daje ciągle poparcie 43%, to te media
i zagre i ta totalna opozycja wewnątrz, kolumny, ruska, niemiecka, europejska, oni robią wszystko, już teraz jest same kłamstwa. Tak jak to, o którym Państwo tutaj może wczoraj widzieliście, prezes ma chore kolano, no kto w naszym wieku, on już z 69, no to ma tam ile, 69 lat, coś takiego, czy 70, nie wiem, nie będę mu liczyła, ale w każdym bądź razie ma kolano, każdy ma, ja też mam, no muszę smarować, no, kto nie ma, no. No to ma to kolano, ma prawo, no to w Instytucie Wojskowym na Szaserów, do szpitala, no zrobili badania i tak dalej, to już ten Szczerba, Rzeczpospolita, piszą, że ktoś powiedział, że ktoś zadzwonił i powiedział, że podłożył bombę, coś takiego, no więc zamknięto teren, nie wpuszczano ludzi, bo jak to jest, to trzeba, część jakąś ewakuowano, a Rzeczpospolita, Wyborcza, TVN-y, Onety mówią, proszę, jak prezesa zawieźli, ludzi odprawiają z kwitkiem, nie mogą się leczyć, stare kobiety jakoś pokazują paniusie, no mówi się, że nie można wejść, proszę, to i ta, a ludzie, to ten Kaczyński, on sam tam leży, bo tego dzwoni ktoś od nich, prowokator, no to wiadomo, że pod, ale powiedzieli, że za, Burdziński powiedział, ustalimy, złapiemy go. To nie to, że ktoś się nie złapie, ale to my to wiemy, ale gdzieś w Polsce, gdzieś nie wiedzą, to Kaczyński położył się i już nikogo do tego szpitala nie wpuszcza. To proszę Państwa, my mamy po prostu, my toczymy regularną wojnę, żebyście Państwo nie myśleli, to wojna to nie jest tylko jak się strzela do kogoś, no. Jeszcze gorzej to jest wojna o umysły, o prawdę. I my właściwie, ja tu chodzę ciągle już naprawdę o ten TVN. Chciałam, żeby mi zabrano koncesję na te na fakty, bo to jest główny rozsąd. No ale mamy niestety, no jest pan Kołodziejski, który nie daje się tutaj, a jak już wymierzono, już nie pamiętam, milion ileś, szybko cofnął, bo tu ponaciskał, nie wiem kto tam ponaciskał, nie wiem kto. Znaczy Amerykanie, wszystko jedno. Więc ja też tutaj można powiedzieć, że to też zwróćcie Państwo uwagę. Z jednej strony mamy od tych Amerykanów, no jednak no jest ważna rzecz, bo bez tego wojska ruskie się szykują. W 2 lata temu, 1,5 roku temu robili ćwiczenia, atak atomowy na Warszawę. No robili teraz na jesieni, w ubiegłym roku, też Białoruś i tak dalej. To my mamy się czego bać. To my, to amerykańskie wojsko chcemy, te patrioty, te urządzenia, żeby tu siedzieli. Pewną cenę się płaci, ale zrozumcie Państwo, że to nie jest tak, że o, my to możecie zrobić, nic nie robicie i byście się już za to wzięli. No to co byście się wzięli? My chodzimy po takim kruchym lodzie, że właściwie nie wiadomo jak się opędzić. Oni mają chmarę prowokatorów, mają media, które tutaj robią z nami co chcą, co więcej my nie możemy zareagować adekwatnie. To jak ja sobie w Sejmie już pozwolę, powiem, zamknij mordę, lewackie, coś tam, no to naprawdę, to jest nic. I prezes mi pozwala. Mam nadzieję, że TVN-u tu nie ma i tego. No bo, no, nie, znaczy nie powiedział mi tak, rób tak, bo tak nie powiedział, nie. Ale czekam tylko, czy mi zwrócą uwagę, ale nikt mi nie zwraca. No to rozumiem, że... Chociaż w symboliczny sposób, ale to jest jednorazowo. Bo ludzie mówią, taka wulgara, to ja mówię, podaj przykład, mordy, ja widzę, no i tylko to, a jak, ale to jest moja reakcja. I jak coś, to oczywiście TVN bez przerwy przykleja mi tutaj gębę taką, zdjęcie pokazuje, tak jak człowiek się pochyli, no to ta sukienka się pochyla, tak? To mówi, o jak ty gruba świnio, z takim komentarzem, no. I co by się, to absolutnie, a to albo świat, no to jak dziennikarze, tam są fotoreporterzy wyspecjalizowani, oni zrobią ci każde zdjęcie, z mis piękności zrobią żabę, ropuchę w kałuży, a z takiej pani środy zrobią po prostu uosobienie urody, piękności, subtelności, cienkości i tak dalej. No, no więc można to, żebyście Państwo wiedzieli, nie dajcie się nabierać. No, także tutaj, więc my zaproponowaliśmy, ponieważ widzimy, że jeśli jeszcze 2 lata i oni będą kłamać tak na temat tego, co zrobiliśmy, oczywiście osoby, zwłaszcza młodych Polaków, którzy byli adresatami tej 500+, którym pomogło, wyciągnęło z nędzy, poza tym, że urodziło nam się, bo to był taki program demograficzny, urodziło się co nigdy, prawie 500 000, 403 ileś tam tysięcy dzieci. No to Niemcy wściekli, nie? Bo myśleli, że nas tu wytłuką, a tu nic, rodzą się Polacy, tak? Teraz w tym programie, oczywiście, w
tym, oni do siebie muzułmanów, niech się rozmnażają z muzułmanami, proszę bardzo. Oni tam już nie potrafią, nawet do wojska wpuścili, a tych, co przybywali, oczywiście to oni boją się, bo oni są tak poprawni politycznie, mówią, że to są sami lekarze i inżynierowie, nie? I czytałam, że taki jeden lekarz, jak wziął go do szpitala, wpuścili, umarło dziecko, bo zastrzyku nie umiał zrobić, no. I zabił jakieś niemieckie dziecko, no takich, dobra, niech się kurują u tych muzułmanów, niech tam robią. Nie zwracajmy uwagi. Nasz program ma po pierwsze uczynić z Polaków, w ogóle z Polski, państwo silniejsze na miarę naszych możliwości. Nasze możliwości, jeśli państwo działa, jeśli tak jak mówiła pani premier Szydło, nie kradnie się, zobaczcie państwo, jakie są wyniki spółek. A jakie były, jak oni robili z pieniędzmi w czasie tych rozmów Sowa i Przyjaciele, na co oni wydawali pieniądze? Owsiaka, tutaj, żeby Tusk wygrał, tutaj na jakieś tego papieroski, cygarka i co by się nie chciało, suknie dla tej Tuskowej, bo ona mówiła, że ja nie będę sobie kupować, mówi Kiecek, do Afryki, gdzieś tam ubrali ją, gdzieś tam, nie wiem co. W każdym razie, my tutaj uważamy, to ma się rodzinę odbudować, dzieci mają się rodzić, wydobyć trzeba z nędzy pewnej, podniesiono minimalne wynagrodzenie, podniesiona jest minimalna emerytura, ona oczywiście, obniżono teraz tutaj podatek CIT, wprowadzono teraz to, co jak powiedziałam po tej konwencji niedawnej, dalej wzmocnić polskich przedsiębiorców, wielkie powierzchnie będą opodatkowane. Tutaj widzę działanie, prowadzi Ministerstwo Finansów i wykazuje, które firmy nie płacą cały czas podatku. To się musi skończyć, bo u siebie wszędzie płacą podatki. A tutaj Polskę cały czas, tak jak ich wpuściła ta lewica, potem ci liberałowie z PO, oni traktują nas cały czas jako państwo w ogóle tubylców. Chodzą i uważają, że tu za łapówkę, za rajstopy i za Mars, jak się nazywają te batoniki, nie wiem. No za to właśnie. Proszę pana, to co można, nie pan teraz z perspektywy czasu, powołaliśmy komisję do spraw VAT, ale niestety są rzeczy, które się przedawniają. My teraz już właściwie nie ma szansy, żeby prywatyzować, no nie dziwne, bo zawsze, bo pan nigdy by nie miał pewności obrotu, tak? Bo jak pan by kupił jakąś kamienicę i zawsze minął 50 lat, a zawsze wisiałoby, że ktoś przyjdzie i powie, to jest moje i tak dalej, no to nie, musi być okres przedawnienia. Tylko co zrobiła Platforma i to właśnie pan Królikowski, który został zatrzymany, który był wiceministrem, on w czasie, jak był wiceministrem sprawiedliwości, on tak zmienił proces karny, postępowanie takie, że strony, sędzia nie decyduje, nie mówi, jakie dowody zebrać, tylko sędzia siedzi i obserwuje, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mają kancelarię, gdzie to wszystko jest zupełnie inaczej, a u nas idzie taki, wyobraźcie sobie, jakiś osoba, która z jakąś firmą telekomunikacyjną. Oni mają. A firmy, która przyjdzie z gnoi, jeszcze zrobi z tego człowieka pokrzywdzonego, jeszcze zrobi sprawcę, tak? No wie, a oni taki wprowadzili, taki ci sędziowie, ja jestem w Krajowej Radzie Sądownictwa, to mówili, słuchaj, jak to można, mówi, że sędzina taka jedna, druga, jak ja mam sądzić, jak ja widzę, a mi się nie wolno wtrącić. Bo oni tak ustalili, że strona jak nie powie, a skąd taki biedny człowiek ma mieć na adwokatów, skąd ma mieć wiedzę? Sędzia po to jest i powinien. Dalej, ustalili sobie, że nie wolno nawet jak nagrasz, tak jak Sawicką i tak dalej, oni przyjmowali przepisy, które miałyby uniemożliwić działalność CBA. CBA, jeśli nakręca tak jak tą Sawicką, albo jak Łapówki, tak? Albo jak tego Garlickiego, no to oni mówią, nie, jak nie, jak jest nakręcone, a sąd nie wiedział, to jest owoc zatrutego drzewa, nie, nawet żeby było widać, że on wkłada nóż w serce, nie może być przedmiotem oceny przez sąd, bo jest nielegalnie zdobyty i tak dalej. Owoc zatrutego drzewa. Co więcej, pan Królikowski wprowadził również, bo on jest tym specem, bo pan Gowin to się nie znał, skrócili okres przedawnienia. Także w końcówce, w połowie, jak już tu wychodziły te różne grandy, to okres ścigania, nie wiem tam ileś, 10 do iluś, czy jeszcze, na 5 lat, jeszcze nie, już nie pamiętam. Także oni już się czują, już, nawet gdybyśmy teraz powiedzieli, to już nie możemy, bo to już było wprowadzone, prawo nie może działać wstecz. Co więcej, podniósł wysokość szkody, do której ściganie publiczne, a najczęściej emerytów okrada się tam do 800 zł, czy emeryturę, czy takie rzeczy, do 1000 zł. Tym samym ci najbiedniejsi ludzie, którzy mają najmniejsze dochody, pozbawię, chyba że prywatnie sobie będą, kto ci pójdzie, emeryt, który ma 800 zł, kto pójdzie i nie będzie się procesował, pozbawieni kontroli. Myśmy to wszystko odkręcili. Wszystko odkręciliśmy.
Spóźnieni goście. A tak widzę. Wszystko zostało odkręcone, zmieniona została procedura, przywrócona z powrotem rola sądów. I tutaj oczywiście zmieniono ustawę o CBA, wszystko zostało uregulowane, także co, o co chodzi? Woda jest, wszystko jest. W każdym bądź razie no musimy teraz tutaj te kolejny czas do końca kadencji, no musieliśmy siłą rzeczy, właśnie to wynika, jeszcze raz będę podkreślała, ze słabości naszych mediów. Po pierwsze, musimy jeździć bezpośrednio do ludzi. To, co Państwo widzicie, te rozjazdy, soboty, niedziele głównie, bo to wtedy ci ministrowie i tam posłowie mają wolniejsze. Musimy jeździć z pominięciem tych kłamliwych mediów i bezpośrednio opowiadać trzeba ludziom i mówić, co rząd robi, jakie ma sukcesy i co się w ogóle w Sejmie dzieje. Ja bym Państwa też zachęcała, jeśli ktoś ma telewizor albo internet, teraz już w domach może jest, oglądajcie sobie transmisje, które są w internecie, transmisje sejmowe, wstecznie, z każdego, zewsząd. Można sobie odtworzyć samemu. Oglądajcie, bo są transmisje, bo potem te różne te antypolskie, antyrządowe media po prostu nakładają wam, co im się żywnie podoba. No. I po prostu kłamią, napuszczają na nas. Ja dlatego, tak jak mówię, jeździmy teraz i tutaj na konwencji kolejna porcja reform została przedstawiona. I pan Morawiecki, który jest tutaj właściwie, głównie mamy się zająć wzmocnieniem gospodarki, bo silniejsza gospodarka, silniejsza pozycja pracownika, oczywiście i przedsiębiorcy polskiego. Tutaj w takim jego pakiecie, który teraz został przedstawiony, wprowadzono, no oczywiście nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla rodzin, 300 zł wyprawki co roku dla każdego dziecka, bo to też był zawsze duży wydatek dla rodzin, niezależnie od tego 500+. Podatek CIT, który był 19% jeszcze niedawno, w 2015-16 został do 15%, a teraz 9% obniżony. ZUS, to tu ja akurat w Warszawie, to ciągle mi się tam skarżyli ci właśnie i taksówkarze i przedsiębiorcy, że on tyle nie zarobi, a musi zapłacić jednakowo 1200, mówi, ja nie zarobię na sam ZUS. To mówi to mi się, dobrze, projekt jest taki, że ten ZUS uzależniony został, wysokość ZUS-u od wielkości dochodu. Jeśli on poniżej, powiedzmy tak, 5000 ma dochód, płaci obniżony ZUS na około 800 zł tylko, co już jest. Ktoś mówi, a dlaczego jeszcze nie niżej? No proszę Państwa, nie da się uzdrowić Polski w jeden dzień, w jeden rok, w 3 miesiące, wszystkim dać, żeby byli piękni, bogaci, każdy miał dom i tak dalej. No po kolei, stopniowo. Program Mieszkanie Plus został teraz jako podstawowy, tu w jednym z miast, już nie pamiętam koło Gorzowa, czy już nie pamiętam, w Jarocinie. Proszę bardzo, mieszkania i nie slumsy socjalne, które przystosowane są jakieś dawne, przedwojenne, gdzie nikt już nie mieszka bez wody i kanalizacji, tylko mieszkania o standardzie. Tutaj na to został położony nacisk i to zwróćcie Państwo uwagę, właśnie chodzi o pracę, rodzinę, wspieranie rodziny i mieszkanie. Bez tego nikt do Polski nie wróci, a okazuje się, że właśnie jest już pewien widoczny, to mówią te biura obserwujące rynek pracy w Wielkiej Brytanii, że Polacy nie chcą już tam tak jeździć. Już nie mówię o zagrożeniu tym terrorystycznym. To samo w Niemczech, uskarżają się, że nie miał kto im szparagów zbierać, nie? Niech się muzułmanin schyli, no. Jak będzie wiedział, jak nie wiem, co on tam z tym zrobi, szparagiem, czy w ogóle będzie wiedział, to i to o to chodzi, do nas ściągać. Podatkami obłożyć firmy, te zagraniczne wielkie, żeby one wreszcie płaciły podatki, żeby zrównać sytuację polskich przedsiębiorców i tych właśnie, którzy rolników, którzy mają najmniejsze tutaj dopłaty w Polsce, a firmy tu niestety, no te zagraniczne sieci nie płacą im przede wszystkim od tego i tak dalej, i tak dalej. Tu można by dużo mówić. Bardzo ważną rzeczą jest i też chciałam Państwa powiedzieć, żeby z tego wynikała taka rzecz. Nie oglądajcie antypolskich mediów. Proszę Państwa, jak nie obejrzycie gołego tyłka, przeżyjecie, no. No tak, no kto nie przeżyje? Przeżyje. Oni zaczynają od jakiejś afery albo gdzieś tam coś, to co Państwo, no musicie to oglądać. Jest, tyle starczy, no może tak już mówię, ale to... Jak Państwo obejrzycie, na przykład Telewizja Info, jak Państwo porównacie sobie jeszcze szerzej, Trwam,
czy trzeba oglądać to, co napluje, ja nie jestem w stanie tego w ogóle nie oglądać. Czy musi ktoś czytać tą wyborczą gazetę? I znowu, że Polacy są najgorsi, że mordowali Żydów, że każdy ma zbrodniarza u siebie w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Nie musicie. Ale jak nie będziecie czytać, to wtedy czyści się ta głowa i państwo dumni, nie finansujemy ich oczywiście, ale i dumy narodowej nabieramy. Ich najbardziej wkurzają nasze obchody świąt, żołnierzy wyklętych, przypominanie historii, przywrócenie historii do szkół, historii języka polskiego. Bo już nam już jeszcze trochę już mówili, że jesteśmy, w ogóle dzieci się historii nie uczyły w szkołach. I tutaj zobaczymy, to co możemy zrobić, robimy. Jest ogromny opór, bardzo duży, w samorządach jeszcze, bo samorządy zostały wcześniej przed wyborami wybrane, bo były wcześniej, które ja oczywiście też nie wierzę w uczciwość tych wyborów, kiedy workami nosili, wrzucali w ogóle tam w samochodach, w bagażnikach jakieś głosy, jakieś nie wiadomo co. I okazywało się, że przed wyborami na przykład PSL miał 9% poparcia, 9. W dniu wynik wyboru pokazywał, że mają 27 i na drugi dzień, jak robiono badania, znowu mają 9. Skąd takie? I oczywiście poobsiadywali te wszystkie, podzieliła sobie Platforma. Gminy wiejskie oddało PSL-owi, oni robią tam co chcą i miasta, i właściwie miasta PO. I PO, jak państwo widzicie, rządzi się tak, jak się rządzi. Porobili sobie, już nie powiem o Gdańsku, nie powiem o państwa, no przepraszam, no to, co tutaj się robi, to jest uosobienie lewactwa polskiego. No, ludzie, to jest coś niesamowitego. Ja nie wiem, jak ludzi, ale starsze osoby przychodzić i żeby w ogóle tutaj podobał się taki prezydent, to jest coś niesamowitego. Jest, to jest straszne, no ale to, żebyście państwo wiedzieli, dlaczego są takie ważne wybory samorządowe, bo państwo nie jesteście blisko ministra ani premiera, którego rzadko kiedy widzicie, a głównie w telewizji, tylko na co dzień macie kontakt z prezydentem miasta, wójtem, burmistrzem i sołtysem. I to on decyduje, wydaje zgody, finansuje różnego rodzaju inicjatywy, dofinansowuje pieniądze, środki unijne największe dzielą samorządy. I Prawo i Sprawiedliwość walczy teraz, głównie nacisk jest położony na województwa, na samorządy województwa, bo one dostają na swój teren i oczywiście w miastach i wsiach. Większe miasta, tutaj jest miasto, które no jest, tak jak powiedziałam, no jest przykro, że jest osoba, która jest ostentacyjnie antypolska. Jak można z takiego miasta jak Poznań, Powstania Wielkopolskie, zrobić antypolską placówkę? To jest niemożliwe zupełnie. To samo, co robi w Gdańsku pan Adamowicz. To jest... No ale ja właśnie mówię, jak się zastanawiam, wiem, że przez poznaniaków, no. Ale jak to jest, ja państwu proszę, żeby się zmobilizować, bo to nie jest sztuka i to nie jest wszystko, jak będziemy mieli ministra, bo jak powiedziałam, minister uchwali tam poprzez, zaraz powiem, rozporządzenie. Woda jest nieognista. Myślałam, że to jest woda ognista. Ona jest nieognista, ale bardzo dobrze, więc to nie jest, to że mamy rząd, że mamy Sejm, to jest nie wszystko, bo to są te fundamenty prawne, a najważniejsze to jest już realizacja prawa, która następuje w samorządach. I jak tego nie będziemy mieli, to zwróćcie państwo uwagę, co robiły samorządy. Jak my uchwaliliśmy program 500+, to co się stało? Bojkotowały samorządy, oni mieli większość i z opóźnieniem, nie chcieli sporządzać list, nie chcieli wypłacać, a ludzie nie wiedzą, że to jest taki mechanizm i mówi, co ten PiS i do pani minister Rafalskiej. No ludzie do mnie piszą, wreszcie trzeba było środki podjąć, tym bardziej, że opłacone, to nie jest tak, że samorządy z własnych pieniędzy musiały dać. To trzeba było środki dyscyplinujące, kary i tak dalej, wszędzie, gdzie można, bojkotują. Dalej, kiedy reformę oświaty wprowadzaliśmy, ile to było? Organizowali strajki przeciwko rządowi legalnemu, ministrowi, przyjeżdżali. To są wszystko zastępczo, to jest właśnie działanie na szkodę Polski, bo myśmy demokratycznie wygrali wybory, mamy prawo taki program, który ludzie w większości wybrali, zrealizować. I ja chodziłam pierwszy raz, pamiętam, do szkoły, kiedy była reforma, kiedy wprowadzono 8-klasową szkołę podstawową. Potem było 4-letnie liceum, były technika zawodowe i tak dalej.
i tutaj się jakoś szkoliło. Tylko po tym, jak oni zlikwidowali polski przemysł, to gdzie te technika, gdzie ci uczniowie mieli chodzić? A zasadnicza, gdzie miał się uczyć tej obróbki, skrawanie, czy jak to tam się nazywało? To już nie ma tego. Dzisiaj to oni właściwie, nawet zwróćcie Państwo uwagę, jak Unia nas niszczy, to Unia jakie daje rybakom, bo tutaj nie wolno, bo tyle nie wolno wam łowić, no to czego uczą się? Strzyżenia psów, układania kwiatów, rybacy. Bo a gdzie mają się? Nie ma szkół. Myśmy to wszystko przywrócili. Z powrotem szkoła ośmioklasowa, przywrócenie historii, przywrócenie odpowiedniej ilości języka polskiego, technika, które uczyć będą. My nie mamy glazurników, budowlańców, ślusarzy, stolarzy i co by się chciało. Gdzie mają, jak nie ma polskiego przemysłu już? No? Są tylko magazyny i siedzą panie na pampersach. No? I oni jeszcze wydłużyli wiek emerytalny do 67 roku, także córka z wnuczką, przepraszam, matka, babcia z córką i z wnuczką konkurują o miejsce na kasie. Tak było do tej pory, bo przecież ona 67 lat, no a już ma wnuczkę, to, a nie ma roboty, bo wszyscy wyjeżdżają. Przemysłu nie ma, bo porozdawane i takie zniszczenie tego narodu polskiego. I druga rzecz, podział, dzielenie Polaków. Tu specjalnie ten konwencja, która się odbyła, mówiła pod hasłem, była Polska jest jedna. Polska jest jedna, bo oni chcą, nie wiem czy Państwo słyszeliście, ja nie mogłam uwierzyć, żeby wydzielić województwa, żeby Platformie oddać, oni sobie państwo utworzą. No sobie wyobrażacie Państwo? Utworzyć i oni tutaj, bo nie mogą tak znieść tego PiSu, Ciemnogrodu, tam co byście nie chcieli. I żeby im dać, oni sobie tu utworzą to zachodnie, to też zwracam uwagę, ziemie zachodnie i północne, tam gdzie Niemcy no długo byli i gdzie po II wojnie światowej migrowała ludność ze wschodu, ale to była ludność, która już nie była tak zakorzeniona. Komuniści tam doprowadzili, no, osiągnęli swój cel, bo tam najczęściej komuna wygrywała. Tam ci różni polityczni działacze, komuniści i tak dalej. I tam niestety te północne wybrzeże i ziemie zachodnie to były placówki, enklawy zwycięstwa lewicy i PO. No też częściowo, no. W każdym bądź razie oni sobie tutaj wyobrażali i podszczuwa się i te w tym kierunku, zwróćcie Państwo uwagę, idą ich działania, żeby nas podzielić. Oni już sami się nazywają, kiedy tam powiedziała na jednej z demonstracji, prezes Kaczyński powiedział, że to są ludzie gorszego sortu, ale on miał na myśli zupełnie coś, bo oni byli przeciwko Polsce, przeciwko powstaniu. On mówi, że to bez genu, to jest ten sort, ale nie dlatego i oni to wykręcili. To jest główne to hasło, z którym teraz chodzą. Ja jestem gorszego sortu. To dobrze, jak tak uważasz, to dobra, nie będę dyskutował, nie? Skoro tak uważasz, w każdym bądź razie podziały, bo jaka tutaj, nie wiem czy Państwo pamiętacie, jakiś czas temu książka Łysiaka była w 1984 roku wydana, w której on mistyfikował, pisał list carycy Katarzyny o Polakach. Co zrobić z Polakami, jak ich podzielić. I ja tutaj mam fragment, na koniec fragment Państwu przeczytam. To jest ich metoda. My dlatego konwencja była pod hasłem Polska jest jedna, bo nie możemy dać się podzielić. Już udało się Państwu, zwróćcie uwagę, placówki takie zrobić z Gdańska, kiedy oni bardziej czczą nazwy tramwajów. Gdańska Adamowicz daje hitlerów niemieckich, można powiedzieć, antypolaków skrajnych. To dzieje się we Wrocławiu, kiedy oni bardzo się dystansują. Tu się dzieje w Poznaniu, kiedy pomnika nie można postawić Chrystusa Króla. I tutaj mamy o Warszawie już nie mówię, kiedy jest granda na całego, rozkradanie, tam przyjeżdżała właściwie komuna z całej tej, bo Warszawa została zniszczona, ludność się rozpierzchła albo w obozach zginęła, prawie 150 tysięcy ludzi zginęło, reszta się rozpierzchła, nas wozili urzędników, ci różni ubowcy i oni się nie poczuwają. Pani Walc bazuje tutaj na tych urzędnikach, których takich sympatykach PO, których nas woziła do Warszawy, pozatrudniała ich rodziny. Nie bez powodu mówi się o tych blokach na Wilanowie, Zatoka Świń się mówi, ale to Warszawa tak mówi. W każdym razie pozwoziła, podwyższała im ona dwie kadencje, podwyższała im pieniądze i tu wygrać w Warszawie, w stolicy Polski jest trudno, bo oni nie tyle mogą w nosie mieć tą Walcową, oni o te pieniądze, co ona im dała, o ten status, te spółki, po których pozatrudniała siebie i rodziny. I te wybory, żebyście Państwo wiedzieli, niezwykle ważne są, bo prawdziwa życie Polski tętni w samorządach.
tutaj to jest, tam się spotykają, minister raz, drugi wraca do domu, do Krakowa, do Wrocławia, na jakąś wieś, a życie Polski toczy i ta prawdziwa batalia odbędzie się na jesieni tego roku. I państwo, ponieważ one mają być tak zorganizowane, jak wy może już wiecie, że komisje to już będą tak ułożone, że nie może być tak, że osoba, która sama stara się, urzędnik, burmistrz, wójt czy radny, który stara się o miejsce, w komisji siedzi jego żona, córka, narzeczona i ktoś dalej i ci te same osoby liczą głosy i ogłaszają wyniki. No i no to jak on ma nie zwyciężyć? No to wiadomo, że zwycięży, nie? Więc inne osoby będą przy wyborach, inne osoby będą przy liczeniu głosów. Ma być monitoring, nie wiem, czy to się uda w końcu, przeźroczyste urny i zobaczymy, jak tam te urny, bo to było kiedyś w te zakryte, nieprzejrzyste te urny i członkowie komisji mówili, że jak przychodzili, urna zamknięta, a w pierwszy wchodził albo burmistrz, albo przewodniczący komisji wyznaczony przez burmistrza, wójta i tak dalej. I co on robił w tym czasie przy tej urnie, to nie wiadomo, tak? Pliki całe potem, no w każdym bądź razie w tym kierunku to pójdzie. Jest dużo takich sytuacji, które utrudnią, uniemożliwią takie już takie ciężkie naruszenia, ale państwo musicie się, jak się zwrócą do was, albo sami się zgłaszajcie, trzeba iść do tych wyborów. Czyli mamy tak, nie wolno nadstawiać ucha lewackim totalnej opozycji mediom. Nie wolno, nie macie praw, naprawdę, no to już, jeśli chcecie, to już nie mówcie, ja wiem, ja tam przeczytam, ja umiem odsiewać, nic nie umiesz. Takie wiadomości przygotowywane są przez speców. Ludzie sami nie wiedzą, że przeciwko sobie będą głosować i przeciwko sobie działają. Więc trzeba skupić się na tych mediach, na które, no wiemy, że jeśli popieramy ten rząd, tę władzę, prawicę, Polaków popieramy, no to musimy mieć zaufanie do publicznej telewizji. Telewizja Trwam, Radio Maryja i takie inne, czy Republika. Też, jak najbardziej. Bardzo dobrze. I musimy mieć, czyli media. Drugie, musicie państwo minimum aktywności wykazać, żeby pomóc nam. No, czy wszyscy posłowie na przykład jak pójdą, no Sprawa i Sprawiedliwość, 235 osób. No przecież my nie zrobimy w Polsce wyborów, no. No trzeba, muszą być chętni, a ponieważ teraz mają być dwie komisje, no to potrzeba do tego ludzi, no to jeśli państwo nie pójdziecie, to tamci tylko czekają na to, no, żeby te wybory przeprowadzić. Więc musimy walczyć i o media, przy samorządach i tutaj, i co? A, jest pan poseł. Na samą końcówkę. Zapraszam, proszę, jest miejsce tutaj. No tym bardziej z kwiatami. A, jak z kwiatami, to proszę, proszę. Proszę. Jak najbardziej. Idą kwiaty. O, panie pośle, naprawdę. Tylko się nie będę przytulać, bo jestem cała zgrzana już. Ale wezmę. Dziękuję bardzo. Tak, podam rączkę. Dziękuję. No dobrze. Dziękuję bardzo. Najbardziej mi się podoba biało-czerwona. Piękne. Bardzo dziękuję. To tutaj gdzieś położę. Dobrze. Więc właśnie zachęcałam tutaj, że koniecznie mamy tak zwany polski patriotyczny obowiązek, żeby iść do wyborów i brać udział w komisjach, nie słuchać mediów, tych lewackich. Państwo macie, jeśli państwo uważacie się, ja mam nadzieję, że tak, osoby tutaj, które przyszły i uważają, że jest dla nich Polska jeszcze czymś cennym, to musicie państwo wziąć udział w wyborach. Nie dajmy się też podzielić. Na pewno państwo widzicie, że jest tutaj pewna, poza tym, że tutaj oczywiście lewactwo mówi, że oni to są prawdziwa Polska i wydzielmy sobie miasta, enklawy, które będą bardziej niemieckie pewnie niż polskie, to również starają się te lewicowe media dokonać podziału wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To z lubością. A tutaj zobaczcie, ten się z tym, ten podejrzewa tamtego, ten z tamtego. Wiemy, powiedział nam anonimowo wysoki przedstawiciel taki i tego. To są zmyślenia, albo zmyślenia raczej. My jedziemy wszyscy, prawica, rząd jedzie na jednym wózku. Bo przecież nie możemy, to nawet logiki, gdy ktoś posłuchał, dlaczego mamy im mówić słabe punkty, kiedy za chwilę ta osoba, która mówi, będzie wywalona z tego siedzenia. To jest po prostu na logikę. Natomiast to mówienie, ludzie, którzy nie są w stanie tego zweryfikować, no to mówią, ojej, to się kłóci, to jedna partia przeciwko drugiej, a Szydło nienawidzi Morawieckiego, Morawiecki nienawidzi tego. Nie dajcie tego, każdy ma prawo
mieć taką sympatię inną. I ja też mam jednych posłów, to jak pana posła Dziubę, bardzo lubię, co nie, na przykład, ale są inni posłowie, co ja, no tak, co ja bym wolała na przykład, żeby ostrzej coś powiedział, albo spokojniej, albo co. No i to jest zwykła rzecz, no w każdej grupie, prawda, jest tak, że mamy różne usposobienia, ale nie dajmy się podzielić, bo to jest dzielenie, to jest znana zasada najeźdźcy, agresora, oprawcy. Podzielić, nikt wtedy za nikim się nie wstawi. Szczujemy wszyscy, zagryzamy samych siebie. Nie dajcie się też napuszczać, mimo różnic poglądów, którą mamy teraz z panem prezydentem Dudą. No to jest nasz, z naszego wskazania, pan prezydent został prezydentem i ma nieco inną koncepcję, na przykład dotyczącą no, konstytucji. My uważamy i mamy prawo mieć inne zdanie, że być może święto referendum 11 nie jest najlepszym dniem, bo ludzie chcą nie do urn, tylko chcą się cieszyć, chodzą, wtedy są możliwe naprawdę, tym bardziej, że zagranica bardzo nas nienawidzi, ośmiesza, odbiera nam godność narodową, tym bardziej musimy teraz 11 pokazać naszą narodowość. I zrobienie referendum i to bez skutku wiążącego, no nie jest aż takie ważne. No będziemy prosić, pan marszałek Karczewski mówi, że będzie rozmawiał, ale nawet gdyby się nie udało uzgodnić stanowiska, bo też musicie państwo wiedzieć, że pana wniosek pana prezydenta my musimy uwzględnić w całości. My Senat tutaj, bo to Senat, jeśli referendum chce zarządzić prezydent, to zgłasza się do Senatu, nie do Sejmu, do Senatu. I Senat decyduje. I przy czym Senat nie ma żadnej możliwości zmiany treści tego. Jeśli pan prezydent wskaże 10, 11, to nie można tam już potem uzgadniać, że chcemy inny dzień. Musi być albo, czyli jest jedyne wyjście, albo przyjmuje, albo nie. I tu są różne możliwości. Może być tak, że Senat przyjmie tę datę, no to już pan prezydent na swoje, bo no, to będziemy ważyć, bo to wszystko cały czas jest taka kalkulacja polityczna, prawda, żeby jak najmniej zaszkodzić. Jeśli Senat uzna, że no dobrze, no to jak nie przy tego, to będzie to jakiś ujma, czy no nie będzie to dobre dla prezydenta, dla całej formacji, tak? Rozdmuchają zaraz, że my się kłócimy, tak? Dobrze, wyrazi zgodę i powie, dobrze, niech będzie 10-11. Ale to już pan prezydent weźmie wtedy na siebie to ryzyko, że nie wyjdzie to referendum, bo ludzie raczej pójdą na uroczystości, pochody, zabawy, a nie będą chodzili do urn, szukali gdzie i tam składali. Tym bardziej, że referendum nie ma znaczenia to decydującego, bo jest tylko konsultacyjne. Także te... Może być różne, mogą być problemy, to znaczy komisja jak się opłaci, to ludzie tam przyjdą. My to mówimy, przy czym Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje od 2 lat koncepcję państwa polskiego, znaczy ustrojową, tak? Pan prezydent chciałby, żeby system był prezydencki. My z kolei, Prawo i Sprawiedliwość, i to nie dlatego, że my teraz tak postanowiliśmy, tylko od lat już, od kilku lat, a nawet od po 89 roku, jest koncepcja silnego państwa, ale tak zwanego systemu, nie powiem kanclerskiego, bo to używajmy polski, rządowy, silny rząd ma być. Bo rząd rządzi, na bieżąco reaguje, opiera się na zbiorowej pracy takiej grupy całej, tak? Odpowiedzialnej kolektywnie. Natomiast prezydent, tak jak widzieliście, kto miał na Wałęsę wpływ? Kto miał na Komorowskiego? Skakał po meblach za granicą, a na odchodnym świsnął jeszcze czajniki i obrazy, tak? Z kancelarii. No więc nie ma możliwości rozliczenia, więc zawsze jest bezpieczniej, jeśli doraźnie, bieżąco jest grupa, środowisko polityczne, które odpowiada, przegra wybory. Jest cały system wzajemnej blokady, poprawiania się. No ale dobrze, no pan prezydent chce, będziemy, ale cały czas nie dajcie państwo się napuścić. Pan prezydent ma prawo, został prezydentem, ma prawo takie decyzje podejmować. My podejmiemy to, co jest dobre z naszego punktu widzenia w interesie obozu. Bardzo możliwe, nawet tak mi się wydaje, może się skończyć. Nie będziemy panu prezydentowi pewnie przeszkadzać. Zgodzi się Senat na to referendum, tylko że ono najprawdopodobniej może skończyć się fiaskiem. No i to byłoby, mi się wydaje, dla prezydenta jeszcze gorsze. Ale dobra, zostawmy. Bo co chcę powiedzieć? Nie dajmy się podzielić i skłócić, powiedzieć, prezydent zakłada własną partię. On na razie nic nie zakłada. Nie ma na kim założyć, bo go równo wszyscy nienawidzą, co nie? Po lewej stronie. Dlatego PiS wyrzuci na ręce 20
Ja panu teraz powiem. To nie jest, że wyrzucił. No dobra, ale niech pan słucha. No. To nie jest tak. Dwa lata, ja cały czas staram się państwu tutaj wytłumaczyć, że my nie żyjemy w normalnym, spokojnym, demokratycznym kraju, którym możemy sobie teraz. Oni są fajnie, idą dalej, tak jak w innych krajach standardowo. My żyjemy w kraju, w którym komuna, postkomuna, wszystkie kolumny i zagranica, Unia Europejska i zagranica nie są w stanie do dnia dzisiejszego przyjąć wyników wyborów. Pani, to co udało nam się pierwsze dla Polaków zrobić, te sprawy społeczne, które pani Szyszko, pani Szydło, pan Szyszko i pan Macierewicz, natychmiast to wojsko i siły obronne wzmocnić Polski, ale ataki unijne, kłamliwe, sędziowie w Watahani jeżdżą, kłamią na nasz temat, oni im dają wiarę, sprawiły, że w tym momencie, niech pan zobaczy, z jakimi honorami została pożegnana nie na zawsze, bo jeśli pan słuchał, to pan premier Kaczyński mówił, że to nie jest koniec. Pani premier jest osobą młodą i jeszcze nie jedno wysokie stanowisko zajmie. A na dzień dzisiejszy, kiedy trzeba odpierać ataki, jeździć po angielsku, niestety głównie do Unii, to niech jedzie i teraz chcemy, była rodzina, teraz gospodarka. No daje się człowieka, niech pan się nie da napuścić. To właśnie, wie pan co, oni tak starają, ale pan posłucha. Właśnie chcą takie wrażenie i taki skutek wywołać, że pan będzie zły na PiS, bo nam zabrali Szydło. Nikt nie zabrał żadnej Szydło. Też nie zabrali. Macierewicz ciągle mówi, że jest z nami. Po co pan to opowiada? Po co? Ale po co pan to opowiada? No ale nie musi być ministrem. Czy pan jest, czy ma przyszyte do końca? Jeszcze raz mówię, cały czas prowadzi nam śledztwo smoleńskie. To jest osoba o ogromnej wiedzy, o której wielokrotnie prezydent, premier dziękował i mówi, że jest to jedyna osoba przy różnych sprawach dotyczących WSI, dotyczących wytropieniach resztek komuny, to jest jedyna osoba odważna w Polsce. Niech pan nie mówi więcej niż to się dzieje, naprawdę. Niech pan nie daje posłuchu, bo pan się przyczynia do dzielenia Polaków. Tak jest. Zawsze głosowałem na PiS. I niech pan głosuje. We wszystkich słowach nie dotrzymujecie dużo obietnic. A przykład? Cicho, przykład. Sam premier Kaczyński obiecał, że książeczki mieszkaniowe zrealizuje, które ja mam 42 lata, wpłaciłem na MM3, to gdzieś dostaję 20 tysięcy, państwo polskie mi chce mi płacić, gdzie mi się należy 150 albo 200 tysięcy M3 kosztuje. I Kaczyński, premier, jak był ojca Ryzyka, sam powiedział, żeby to urealnione te wkłady oszczędnościowe. Ale skąd pan wie, że jeszcze nie jeszcze tego? My jesteśmy 2 lata dopiero. Ale pan chce na poczekać pstryk i pan musi dostać książeczkę, a dzieci głodne, najpierw dzieciom dali, bo dzieci do garań, rodzice nie mieli co włożyć, no. To jest właśnie, to jest naprawdę, pan jest, na pewno pan ma dobre serce, na pewno, bo widzę, że tylko pan nie daje nam szansy i pan wszystko, nie daje, bo pan o pstryk i już mamy wszystko, co w Polsce było źle. A przy tym samym, jak już zamknąć te wszystkie zwroty, tam załoga, to z Polski strony druga. Dobrze, to ja skończę jeszcze tutaj, dobra, jeszcze chwilę. Proszę państwa, żeby zakończyć i żebyśmy tutaj mogli przejść do pytań, to bardzo państwa proszę, jeszcze raz powiem, bardzo ważne wybory samorządowe i na państwu będzie tutaj spoczywała odpowiedzialność za Poznań. A jak za Poznań, to i za Polskę. Drugie, to wybory będą do Europarlamentu na wiosnę w przyszłym roku. I też wybierajcie, nie jakąś różę Schleswig-Holstein, Cum, różę coś tam, nie wiem co, typ Deutschland zresztą, tylko osoby, które, bo o pani ta właśnie tu widzę, podpisy zbiera podpisy, żeby czcić i chronić flagę unijną. Co oczywiście widać, ona tam siedzi, to już zapomniała, Polska nie podpisała deklaracji, to prezydent Kaczyński, deklaracji numer chyba 16, już nie pamiętam, coś takiego, czy 50, wszystko jedno, jednej z deklaracji, w której Polska nie uznała, że ten hymn cały, że te flagi i tak dalej są flagami, które muszą być eksponowane w Polsce, w każdym miejscu. Co więcej, Najwyższa Izba Kontroli, która robiła kontrolę parę lat temu, powiedziała, że jest, ja zresztą też wielokrotnie pisałam o tym i mówię, flaga Unii Europejskiej w Polsce w większości przypadków jest eksponowana nielegalnie z naruszeniem ustawy o polskim hymnie, fladze, barwach narodowych. Może być eksponowana tylko w czasie świąt unijnych, 9 oni sobie zdaje się, tam święto Unii czy coś takiego, na budynkach, które są ekspozyturami Unii,
w miejscach mogą być symbol, który jest finansowany ze środków unijnych. Natomiast nie ma prawa być eksponowana zawsze, na stale, na równi z flagą polską, bo to ujmuje godności polskim barwom. A pani Thun, a pani Róża Thun złożyła wniosek do Sejmu, właśnie to już pamiętam w poprzedniej kadencji, ona zbiera podpisy, ale w poprzedniej kadencji to Palikoty wtedy były i oni właśnie powiedzieli, żeby zmienić ustawę, bo Pawłowicz powiedziała na flagę unijną szmata. No ale ja powiedziałam rzeczywiście tak, bo pytano mnie się w Super Ekspresie, czy ja nie jestem przeciwna temu, że krzyż wisi nad wejściem, tam wejście rządowe na salę sejmową. Ja mówię, no pewnie, przecież to jest fanta, to jest bardzo dobre, a nie to, co ta szmata unijna. No i wtedy ukarają mnie wszystkie możliwe komisje, inicjatywy ustawodawcze w uzasadnieniu, że taki mój pogląd oparty na prawie. Więc pani Thun zbiera podpisy, żeby znowu te, ale jak polską flagę w tym Polsacie wsadzano w giepsie, to nikogo to nie ruszyło. Jak robili orzeł, morzeł, coś nie wiadomo co i flagi polskie psom przyczepiano i włóczyły to po ziemi, bo przyczepiano, wtykano gdzieś w obroże, nikogo to nie obchodziło. No więc proszę państwa, pamiętajcie, do wyborach do tego Europarlamentu, bo dzisiaj gdzieś czytałam jakąś, czy wczoraj sondaż, że my wygrywamy w wyborach parlamentarnych, ale do Europarlamentu to opozycja. To ja w to nie mogę uwierzyć. To jest te wszystkie badania, ja nie chcę mi się wierzyć, no, bo jeśli to chyba Polacy nas popierają, a jak nas popierają, to dlaczego do Unii mieliby Tuska wybrać, czy tą Bieńkowską, która mówi, że wszystkiego nienawidzi ku, co nie? Właśnie, więc to proszę państwa, też mobilizujcie się, to jest bardzo ważne, bo musimy tą szczujnię brukselską opanować. Jeśli będzie taki trend w Europie, jaki teraz jest w Polsce, na Węgrzech, może w innych krajach, to uda nam się odmienić, bo to, co ta Unia wyrabia, to jest to pokolenie 60, to jest skrajne genderowe lewactwo, które babę chce w chłopa zmienić, państwa zlikwidować, religii nie. I to musimy, to jak przyjdą inni, z tym trzeba poważnie odzyskać, bo być może ta Unia będzie jeszcze do odzyskania. I no i wybory w przyszłym roku na jesieni parlamentarne, które również tutaj na państwu będą... Mówcie znajomym, to naprawdę, to są te, jeśli my, gdybyśmy to przegrali wybory i samorządowe, to Polski nie będzie. Jedna kadencja, myśmy dopiero zaczęli. W drugą kadencję oni uschną z głodu, bo już nie będą mieli dofinansowania, usną z głodu, być może te telewizje zmądrzeją, bo jak się ograniczy, bo tam na pewno będą działania podjęte, które uporządkują rynek medialny, to się skończy, ale jedna kadencja to jest dopiero początek. Ta kadencja dopiero wzbudziła nienawiść opozycji totalnej i oni już wszystko robią. Natomiast jak oni zobaczą, że to już my wygraliśmy kolejną, albo wyemigrują, co daj Panie Boże, uschną z głodu finansowego i może wreszcie będziemy mogli dalej sobie rządzić się tak jak ten. To bardzo dziękuję. Pan będzie czytał pytania. Niech pan czyta. Pan tutaj poczyta pytania, bo ja muszę za pół godziny wyjść, proszę państwa. Ale naprawdę mam pociąg, muszę wrócić do chałupy, ratować Warszawę, bo tam latają teraz te kodziarstwo lata po Warszawie. Wszystkie nie są łatwe do przeczytania i nie wiem, które wybrać. Pytanie, kiedy będzie zdelegalizowana, ja cytuję, pytanie, kiedy będzie zdelegalizowana fasz i bolszewicka partia Razem, koalicyjna z feministkami w sprawie zabijania dzieci. Ta partia Razem, to gdzieś słyszałam, nie wiem kiedy, bo się nie interesowałam, ale że chyba prokuratura zainteresowała się, ponieważ oni wygłaszają totalne takie hasła głoszą, które artykuł 13 Konstytucji zakazuje. Więc ten Zandberg, oni tam są z tymi komunistami, zresztą są jeszcze partie, która się nazywa Komunistyczna Partia Polski i tak dalej. Oni chodzą z tymi sztandarami, ale wiem, że to jest badane. Nie można na podstawie jednego zgłoszenia, tylko trzeba materiał udokumentować i to wszystko. Natomiast po kolei, najpierw my musimy tutaj zrobić sprawę z tymi mafiami, a tutaj ten margines lata, natomiast najpierw te mafie, bo jest prokuratorów, nie wiem ile tysięcy w Polsce, ale ograniczona ilość. No. Musimy sądy odbudować, a sądy uniewinniają to kodziarstwo jednego po drugim i mówią, że nie mają prawa korzystać z praw i wolności. Także tutaj z tymi sądami my jeszcze mamy wiele przeszkód. Pytanie następne jest takie, które musiałbym uzupełnić, że tam są dwie ustawy, 1226 i 447. Po numerach nie wiem, co to jest. Co rząd zrobił? Jest tylko 447. 447.
Postępu. Ale co to jest? Co rząd zrobił, aby nie dopuścić do uchwalenia przez Senat amerykański USA ustawy 447? Dotyczy ta ustawa... Ja wiem, bezspadkowe, proszę Państwa. To, co rząd zrobił, to ja nie wiem, co rząd, bo ja nie jestem ministrem, tylko jestem posłem, tak? Natomiast są tutaj, spierają się dwie szkoły działania. Jak Państwo wiecie, jesteśmy pod zmasowanym atakiem środowisk i żydowskich, i zachodnioeuropejskich, amerykańskich, przy których jesteśmy pyłeczkiem. I teraz jest pytanie, czy możemy wszędzie, my ledwo tutaj, i ja to oto no święcił z tą panią Azari, i ustawę o IPN-ie, i właściwie tutaj po kolei, teraz tutaj mamy te, budujemy prawne podstawy pod żądania reparacji od Niemiec na ogromne kwoty. Na to wszystko zeszły się aktywne działania żydowskich środowisk, które być może widzą, że jak tutaj zgłoszą swoje roszczenia, są źródła, z których można wyczerpać, tak? Nie udało się przy Komorowskim, on chciał lasy sprzedać, bo obiecał, że będzie upaństwiał, prywatyzował lasy. Ale tutaj są teraz możliwe dwa działania. Możemy, tak, po pierwsze, jest to ustawa, po pierwsze, amerykańska, która bezpośrednio żadnego wpływu na Polskę nie wywiera. Nie używa słowa Polska, ani Polacy i tak dalej. Jest to, odnosi się do tych państw, które ratyfikowały tak zwaną umowę berezińską, czy jak to się nazywało? Terezińską, dobrze, tak jest. Która tam zobowiązywały się państwa, które podpisały, że będą robić wszystko, żeby zwracać mienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta ustawa amerykańska, mimo że została, no, prezydent nie powie, bo prezydent jest pod działaniem środowisk żydowskich, ma w rodzinie zresztą jego tam żydowskie, tak? Więc i zresztą silne jest to lobby, to nie ma co robić dowodu prawdy. W każdym bądź razie podpisał tę ustawę, natomiast ta ustawa, co podnoszą również amerykańskie środowiska, jest napisana z naruszeniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego i zasad prawa międzynarodowego. Między innymi takich, że nie traktuje się, w ogóle pomija się umowy, które wcześniej były zawarte. Odszkodowania przecież myśmy już dawno Żydom amerykańskim wyrównywali, to już było załatwione. Dalej, nie ma zasady, że jest coś takiego jak mienie bezspadkowe, które trzeba zwrócić jakiejś organizacji, która przyjdzie i mówi, to ja za nich wezmę. Co więcej, można zwrócić mienie, ale to, co tu ktoś widział, tam Warszawę, film o Warszawie po powstaniu, ruiny. To, co to możemy tylko taczkę ruin, zgliszcz oddać, tak? To jest to, co zostało. Natomiast tereny, które tam są, jeśli nie ma osób, to tutaj oczywiście można, niech to kierują do pani Gronkiewicz-Wals, która dawała na lewo i na prawo osobom 140-letnim, które i potem kuratorom, którzy po takie mienie się zgłaszali. Natomiast to jest, co tu jest groźnego, czyli tak, bezpośrednio nie dotyczy, niezależnie, że pan Bartoszewski wtedy podpisał się. Gdyby nawet w Polsce była ustawa, ona musi równo traktować wszystkim. Nie może Żydom zwracać, tym, których nie ma spadkobierców, przychodzi organizacja, wyda jak chce i na inne cele, bo tam wpisane, a Polakom tylko w kawałku i tylko tym, którzy żyją. W Polsce jest zasada i wszędzie w świecie, że mienie bezspadkowe, jeśli nie ma spadkobiercy, przechodzi na rzecz skarbu państwa, danego państwa. I tych zasad Polska nie naruszy, ale co tu jest groźne, że Amerykanie, Żydzi tak robią, wykorzystują rządy państw do nacisków nieformalnych. I oni z nami mogą zrobić, co zechcą, bo jeszcze raz powiem, że jesteśmy pyłkiem. Ale bądźmy dobrej myśli, bo Żydzi też mają dużo do stracenia i tutaj, jak im się szykują, no jest bardzo sytuacja gorąca na wschodzie, to no zobaczymy, to być może zajmą się jednak czym innym. Polska tego nie może zrobić i na pewno tego nie odda, bo to byłoby naruszenie i konstytucji, i zasad i tak dalej. A niech oni się bawią sami. No, dobrze, jakie następne? Dwa pytania są podobne. Kiedy zostanie zrealizowana ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? Taki projekt był i kiedy był to i kiedy, to nie wiem. Natomiast wiem, że na przykład grunty, na których stoją te wielorodzinne budynki, bloki dawne, prawda, to musiałoby to się obyć, decydowałyby o tym samorządy lokalne, które wyznaczają bardzo wysokie ceny i rozkładają cenę tej nieruchomości na raty, ale są to dość wysokie opłaty i uzależnione od decyzji samorządów lokalnych. Ale jaki jest etap, to nie wiem. W 2007 roku na ostatnim spotkaniu z tym przed rozwiązaniem
I ona jest, zdaje się, uchwalona. Nie? Czy był projekt, ale jaki jest etap, to nie wiem. To do Ministerstwa tej rozwoju regionalnego, jak to jest? Nie rozwoju, tylko tam minister Adamczyk się chyba tymi sprawami zajmuje. Budownictwa. No. Kiedy zostaną urealnione nakłady na książeczki mieszkaniowe? O, to jest tu pan, co by, ale wie pan co, nie wiem, natomiast niech pan do mnie się zwróci albo do lokalnego posła, nic prostszego, ja się po prostu spytam w ministerstwie, nie wiem, czy finansów, czy pana minister Adamczyk, nie wiem, który, ja się spytam, bo ja nie wiem jak tego. Pani przypomniała prezesa Kaczyńskiego, bo przypomniała nie, ale, mnie, sam będę ale w porządku. Obiecał to. Dobrze, nie. Ale ja nie wiem, czy pan nie myli z Frankowiczami, ale. Nie. No dobra, proszę pana, to i pałska. Niech pan napisze, jak pan chce, albo do lokalnego posła, albo do mnie pytanie, że pan. Tak pan sformułuje, jak pan teraz mówi, że pan premier Kaczyński obiecał waloryzację. Kiedy to będzie? Niech pan przyjdzie do mnie, do pana posła. Ja napiszę odpowiedź panu, przyślę, będzie pan ją z pierwszej ręki. Byłem u lokalnych posłów, dostałem odpowiedź, że mam iść do sądu. A w sądzie jest. Dobra, niech pan napisze jeszcze raz do mnie, to ja się spytam po kolei, zobaczymy. To jest cytat. Bo bardzo możliwe, ale jakaś podstawa prawna tam musi być. No. Niech pan chyba zbadamy. No. To jest cytat podany autor. Pseudoautorytety medialne i mafia. Pan Szumliński, dziękuję za felietony 106.8. Pani prelegent. 106, a co to jest 168? Radia, stacja radiowa. A to Radia co? Maria 168. A to 168, ja nie wiem. Także, ja na pamięć włączam. Dlaczego w Polsce są szczepienia przymusowe? Ja już tu z panią rozmawiałam. Proszę państwa, no jak takie, my jesteśmy w tej Unii, oni prowadzą, decydują tymi dyrektywami o polityce z tak zwanej zdrowotnej. I my tutaj nie mamy możliwości wyboru. Ja pamiętam, w poprzedniej kadencji siedział koło mnie pan minister Piecha, minister ówczesny zdrowia, potem został ministrem zdrowia. Zwracali się już do nas ludzie, matki, rodziny i tak dalej, że jest dużo szkód i dużo przypadków, tym bardziej, że te firmy bezczelnie wciskają te szczepionki, ogromne pieniądze zarabiają, sieją strach i zamęt wśród rodziców. Ja pamiętam, kiedy ja byłam dzieckiem, no może nikt nie uwierzy, że byłam dzieckiem, ale kiedyś byłam, no to były chyba 4 szczepionki było. Polio, gruźlica, ospa, odra i Heinemedina. O, 4 czy 5. Więcej nie miałam, przeżyłam, w zdrowiu głównie, tak mi się wydaje, no. Ale pani posłucha. Ale niech pani posłucha, nam szczepiono obowiązkowo, rodzice musieli dzieci doprowadzić do tych szczepień. Dzisiaj wiem, że tych szczepień jest bardzo dużo i jest bardzo dużo rzeczywiście, rodzice są ruchy całe, nie tylko w Polsce, bo jak byłam w Wielkiej Brytanii, bardzo silne ruchy, które bronią się i udowadniają, mają swoje autorytety, opinie, że jest to szkodliwe. Być może ten mały Alfie Evans również jest ofiarą takiej kampanii szczepionkowej i ten. Ale od razu chcę pani powiedzieć, ja się zwróciłam wtedy już do pana ministra Piechy i mówiłam, że tutaj to, że czy to musi być obowiązkowe i tak dalej. Więc on powiedział, że po pierwsze jesteśmy członkami Unii i my te dyrektywy musimy stosować. Po drugie, że ryzyko rozpowszechnienia choroby jest i leczenia jest większe niż ale ja pani wysoko mi powiedział, tak? I że jest większe i że musimy to robić. Wiem skądinąd, że pan minister Piecha, który jest teraz w Europarlamencie, jest zagorzałym zwolennikiem tych szczepionek. Więc ja tutaj państwu nic więcej nie powiem. Polska na pewno nie będzie, nie sądzę, żeby się włamywała, ale radziłabym, bo tu jechałam z panią taką Justyną tutaj, która mówiła mi o tym. Ona reprezentuje jakieś środowisko, które walczy, żeby tego nie było. To od razu chcę powiedzieć, ja już powiedziałam, jeśli to jest obowiązkowe w Unii Europejskiej, narzucone, to tu nie ma rady teraz, bo to nie jest środowisko. Ale słuchajcie, tylko, ale niech pan słucha, bo jeśli jest obowiązek wdrożenia, to nie ma rady, po prostu nie ma, ale można zrobić tak, jak tutaj zrobił pan minister Szyszko. Jest obowiązek, oni każą GMO, ale można takie dać tu ograniczenia albo takie wprowadzić, które w istocie to mogą w pewien sposób ograniczyć. No tak jak przy GMO, że trzeba, żeby gdzieś posiać, to musi być tak, 30 hektarów w każdą stronę, zgody, wszyscy muszą i nikt tego nie ma takiej możliwości. Niemcy bardzo często takie właśnie ograniczenia techniczne. Więc ja tutaj pani z panią Justyną rozmawiałam i mówię, żeby się zwrócić, tylko nie do takiego, bo pan poseł też nie, do ministra, tylko w sposób zorganizowany, nie mała grupa osób, pojechać i poważnie zapowiedzieć rozmowy, dyskusje, żeby to na przykład przy niektórych, żeby to zależało od
albo niektóre tylko szczepienia, albo żeby to było otrzymać wynik skutków, żeby wiadomo było, żeby lekarz informował, bo tak to właściwie dawaj rękę, szczep, do widzenia i właściwie ludzie nie wiedzą, a potem nie potrafią połączyć chorób dziecka, osłabienia, podatności na różne choroby do końca życia, więc można tu powoli, powoli żądać, aż jeśli wejdziemy do Unii, jeśli uda nam się opanować, w ogóle znieść obowiązek, a zapisać jako dobrowolne z jakimiś tam obowiązkami kontroli szczepienia, ale tak, żeby dzisiaj znieść, nie ma takiej możliwości. Trzeba tym całym ruchem pokierować i dojść do decyzyjnego środowiska, czyli w Unii Europejskiej. A dzisiaj przez ministra rozmowy i to, co można. Informacja o skutkach, wysokie odszkodowania, prawo informacji i tak dalej. Kontynuacja jest następne pytanie, ale przeczytam. Być może już nie będzie pani profesor odpowiadał. Dlaczego lekarze ostrzegający przed zagrożeniami wynikającymi ze szczepionek są często prześladowani przez izby lekarskie i przez sądy? Wie pan, tego to ja nie wiem dlaczego. Na pewno działają tutaj dobrze te firmy farmaceutyczne, które kupią każdego. Każdego. To dobrze. Następny moment jest taki dość długie, ale chodzi o odrzucanie rent wydawanych przez ZUS. To znaczy? Bardzo dużo jest odrzucanych. Że tuż przed emeryturą, 1, 2, 3 lata, w wieku wcześniejszych latach renty zostają odrzucane. Czy można coś z tym zrobić? Wie pan co, to już trzeba badać każdą sytuację osobno, bo to z jakiego powodu? No, jak państwo, proszę państwa, bo też z drugiej strony, z całym oczywiście pochyleniem się nad osobami, które nie są w stanie pracować, ale jest bardzo wiele osób, jak państwo wiecie, na pewno na lipę tam mają. No. Jest pewien margines i nie, nawet niektórzy sąsiedzi mówią, jak to jest do mnie, mówią, zdrowy jak tego, chodzi, a ma rentę, nie musi i tego. Więc tutaj być może dotyczy to też, skarżą się często osoby, ja nie mówię, że ta akurat osoba. I być może to w efekcie sprawia, że ci orzecznicy ZUS-owscy też z taką znieczulicę pewną podchodzą i jak widzą, może mówią, jak udaje, czy tam może tego. Więc tutaj musiałabym znać konkretny przypadek i wtedy mogłabym zadać pytanie do pani prezes ZUS-u z konkretnym przypadkiem, dlaczego tak potraktowano osobę, bo jeśli mamy taką, że nie ma dwóch nóg, albo taka pani jakaś, którą pokazano, dwoje dzieci ma, czy troje, bez nogi i mówią, że ona jest w pełni sprawna. No. Kolejne pytanie jest takie, jaka jest ocena pani poseł obu protestów w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych? Nie będę tego oceniała, bo cokolwiek powiem, a będą tutaj media, zaraz odwrócą to przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Sami państwo ocencie. Kolejne z dołączonym takim pismem, ale to może pan Szczęsny. Pan Szczęsny, to pan. Sprawa zgodności z konstytucją obecnego systemu emisji środków płatniczych, prawnych i kredytowych. Tak? Ja nie wiem, czy to. A ja się nie znam w ogóle. Nie, nie, ale to tak dla pana. Ale tego ja wycofuję to pytanie, natomiast bardzo proszę. To o, proszę, to jest konstytucyjne pytanie do pani. Na tej petycji proszę uprzejmie o odpowiedź pan przeczyta. Na mój adres. A. Dobrze, ale wie pan, jeśli by, bo jak pan jest bardzo, pan wygląda na osobę taką doświadczoną, czy ja będę umiała odpowiedzieć? Co? No, pani jest przecież profesorem konstytucji. Ja nie jestem od konstytucyjnego prawa. O emisji pieniądza w ogóle w konstytucji nie ma. A o emisji wobec banku tutaj. Także bardzo proszę o stosowanie się po prostu. Wie pan, dobrze, jeśli to będzie, jeśli tylko to wymagałoby jakichś dłuższych badań, wie pan, ja nie jestem finansistą, no to pan zrozumie, że ja panu nie odpowiem, nie? No nie, nie chodzi. Znaczy cokolwiek zawsze, dobra. No nie, to ja panu tak szczegółowo nie mogę analizować, ale postaram się coś odpowiedzieć. No może, gdyby pani postaram się przekazać. Komuś, kto będzie... Dobrze, postaram się, wzięłam. Czy mamy trochę czasu jeszcze? Mamy 10 minut? Jeszcze mamy 10 minut. 10 minut. Proszę państwa, tylko reguła, chwileczkę. Reguła. Bardzo krótkie, proszę, krótkie pytanie. Krótkie pytanie. Stowarzyszenie Roberta Schumana, jakie ma szanse, żeby zmienić oblicze Unii? Muszę powiedzieć tak, że jestem sama, zostałam zaproszona przez księdza Skubisia, który Europa Christi, takie stowarzyszenie, powołał. Ja byłam na pierwszym i drugim, na którym wygłaszałam referaty. Ja jestem osobiście sceptyczna, dlatego, ale powiem dlaczego. Muszą istnieć i Fundacja Schumana, i Europa Christi, którą tutaj pan ksiądz Skubiś inicjuje i kongresy kolejne będzie organizował.
one, gdyby nie to, to by w ogóle już Polski nie było. To są takie środowiska, które mam nadzieję, że uda im się wprowadzić, wykształcić pewną grupę osób, które zrozumieją, że bez chrześcijaństwa nie ma Europy, bez chrześcijaństwa nie ma Polski i tak dalej. Ale tutaj niestety, zwróćcie Państwo uwagę, że idzie lewactwo genderowe jak walec idzie. Od 68 roku, a nawet wcześniej, ale od 68 roku, kiedy te środowiska postawiły sobie za cel, to przeszło na uniwersytety przez studentów, którzy wylegiwali się na tych placach, ulicach, robili tam wszystko, co się chciało i co nie chciało. Oni przeszli i oni właśnie cały ten system, to jest taki neomarksizm, nieszanujący rodziny, państwa, Boga, właśnie pełen anarchizm, totalne metody, siłowe i tak dalej. I to jest tak. I im się niestety udało zmienić, zniekształcić, odbić Unię Europejską. Unia Europejska, kiedy powstawała, miała tych ojców chrześcijańskich założycieli. I co się, przecież pierwsza ta flaga, na którą oni się dzisiaj powołują, była, ona miała symbolizować chrześcijańskie korzenie. I zresztą Unia Europejska powstawała z motywacji nawiązania do chrześcijaństwa po II wojnie światowej, kiedy okazało się, że odrzucenie Boga prowadzi do zbrodni. Dwa totalitaryzmy, faszyzm i hitleryzm i komunizm. I to jakby w odbiciu takiego przywrócenia człowieczeństwa, powrotu do wartości, to przyświecało tworzenie. Współpraca, nie zabijanie się, nie strzelanie do siebie, nie zdobywanie rynków zbytu przemocą, jak Niemcy robili, Drachtnach Osten, tylko poprzez właśnie współpracę, otwarcie granic. No i bardzo pięknie, ale równolegle powstawał komunistyczny, tego Spinellego Ventotene Manifest, dokładnie odmienne założenia. Niszczenie państwa, walka z Bogiem, pełna rewolucja obyczajowa, seksualna, co by się tylko chciało. I niestety wraz ze śmiercią Schumana, Spinelli został jednym z komisarzy i właściwie on już nadawał ton. I ta rewolucja obyczajowa 90. studencka, 97. roku, 8. Przeszło to, oni weszli w tak zwane instytucje, bo uważali, że zdobędą władzę, jak muszą wejść od samorządów, oni objęli władzę. Jeszcze niedawno tutaj był w Parlamencie Europejskim, nie wiem, czy jest w dalszym ciągu, ten Joschka Fischer, Zbendit Zorn, to pedalstwo, to są pedofile, którzy się nie wstydzili, projekty ustaw wprowadzali, kiedy byli u władzy i to środowisko cały czas ma większość i to lewactwo w Parlamencie Europejskim, w komisji, w państwach unijnych. No i tutaj teraz jest pytanie, dlatego powstało to Schumana, ta fundacja, żeby pokazać, że inne były korzenie. Dlatego księdza Skubisia, Europa Christi, powrót do korzeni. Ale muszę Państwu powiedzieć, że póki co wspierane jest to zgniatanie chrześcijaństwa przez te międzynarodowo ogromne koncerny, przez takich ludzi jak Soros, przez tych Billa Gatesa, przez tych wszystkich multimiliarderów, którzy są absolutnie zwalczają chrześcijaństwo. Polityka przed nich prowadzona, islamizacji Europy zmierza również w tym kierunku. Polska jest tą właściwie enklawą, która ujmuje się, ale walczymy jeszcze, prawda, trwamy. Gdyby ktoś zobaczył nasze kościoły i kościoły, które wyburza się już te w Niemczech, we Francji i tak dalej, po prostu idzie się i wali się tymi czołgami i niszczy się. Więc jest to wielka rzecz i ja bardzo podziwiam te osoby, ale muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę trzeba się przede wszystkim modlić, bo na nasze ludzkie siły to się wydaje, my widzimy, no idzie ten islam i właściwie już za Odrą i właściwie my, w każdej chwili, przecież oni siedzą w tych Niemczech, Schengen otworzyło granice i oni mogą, przecież widzicie Państwo, ile ich tu jest. Oni mają prawo, każdy, kto ma kartę pobytu w Niemczech, może się do Polski przyjść. My ich nie przyjmujemy, oni i tak w Polsce są, no. Jedno małe pytanie, Pani Chłopczyn. Kto to jest osoba, Johnny Damel, która zawsze przebywa w obecności Pana Prezydenta, Premiera, Ministrów, na uroczystości Hanukowych, czy to jakiś rezydent w Jarmułce, kto to jest? Ja nie wiem, kto to jest, ale proszę Państwa, też tutaj nie bądźmy, bo tutaj my mamy takiego trochę fioła i to jest takie tak, nie widział nigdy Żyda, a jest antysemitą, nie? No to nie róbmy tak. To jest człowiek, który bardzo, ja nie wiem, kim on jest, tutaj były kiedyś rozmowy z nim w sieci,
czy on major służb takich, nie takich. No on opowiada, no był w wojsku gdzieś tam, ale jednocześnie, ja nie wiem, ale pan posłucha, jednocześnie pełni bardzo dobrą, no mogę tak powiedzieć, opierając się tutaj na ojcu Tadeuszu Rydzyku, który zbiera materiały, który ma zdjąć maskę antysemitów z nas, który w porozumieniu współpracuje z tym Jonem Danielsem, który przyjeżdża na uroczystości odsłonięcia Polaków, którzy ratowali Żydów, który broni ojca Tadeusza Rydzyka, proszę pana, przed atakami, posądzaniem go o antysemityzm, który stawia się bardzo często, nie wiem, czy bo czasami niektóre jego wypowiedzi też mi się nie podobają, ale jednocześnie mówi, że nie wolno to szkalowanie na przykład tego przez tego Falopa czy Fulopa z New Jersey, tego burmistrza, on nas broni i mówi, że to jest absolutnie szkalowanie, więc wie pan, ja bym nie potępiała, bo to co pan mówi, to jest taka ćwierć prawda przemieszana, bo ja nie wiem, kim on jest, no przyjechał, ale jednocześnie to jest osoba, która, jak to Żydzi, jest dobrze ustosunkowana w środowiskach biznesu amerykańskiego i finansów, a my zabiegamy o to, żeby się umocować gdzieś. Niech pan sobie wyobrazi teraz, żeby się skłócimy ze wszystkimi i tylko patrzymy, co tutaj i znowu będzie, jak na tym filmie IPN-u. Idą dwie ściany, niemiecka i ruska. A my między nimi, co my możemy zrobić? My musimy z kimś, a to, że ten Żyd chce nam pomagać, pomaga. Ja nie będę wnikała w głębokie intencje, po owocach oceniajmy. Na razie dzięki niemu mogę powiedzieć, ojciec dyrektor Rydzyk pozwoli, zdejmuje maskę antysemityzmu z polskiego kościoła. No i tyle. I niech ja bym nie ten. Kolejne pytanie. Damy radę. Kolejne pytanie, panie Andrzeju. Sekundę. Panie Andrzeju, dał pan 4 albo 5 pytań i dokumenty, które mogę przekazać. A może jedno wybierzemy? Jedno, nie pan wie. Ale ja i tak nie widzę. Ale później do domu. O Jezu, ale ma. A, no dobrze. Proszę, proszę. Bardzo. Popieramy. Przepraszam. Skupia się nad walką po prostu ze skutkami, a nie chce podawać prawdziwych przyczyn. Ale o czym pan mówi? Jakiej walka jest jaki? Mówię o tym, kto rządzi światem, kto trzyma kasę, wiadomo, że nie wiadomo, co chodzi. I to trzeba rozpracować społeczeństwu dokładnie, w sposób merytoryczny, spokojny i rzeczowy, nie taki jak Małżeńczyka, 400 czy 300 stronicowych, tylko w sposób encyklopedyczny przedstawiać, żeby mieli pogląd właśnie, skąd się bierze ta szorość, pieniądze na jakieś światełkowe, historie i tak dalej, kto rządzi KGHM-em Polska Miedź i tak dalej, te rzeczy i tak dalej, to po prostu trzeba dogłębnie śledzić, przeanalizować i społeczeństwu. Proszę pana, jak pan założy. Proszę pana, nie pan pozwala, jak pan założy instytut badawczy, to pan to zbada. A nas to nie obchodzi, co świat, Pan Bóg wie, co robi ze światem. My tutaj pilnujemy Polski. No teraz nie pan sobie badania, kto rządzi światem, jakie siły. Są instytuty badawcze na uniwersytetach, politologiczne, każdy w swoim zakresie bada, natomiast wie pan, no, nikt tutaj nie robi takiego badań i patrzy, a co, o Soroszu książka dopiero wyszła, wydana przez Biały Kruk, niech pan przeczyta, bardzo ciekawa, bardzo tego, natomiast rząd się tym nie będzie, to są dla mnie, Marciny. Tak, to są prezenty od innych ludzi. O pana Przemysława, prezent. A co to jest, proszę pana? Bomba. Ja, ale bomba kaloryczna. Nie, to coś innego jest jeszcze. On, nie wiem, co tam było. Oczywiście, do zjedzenia, prezenty, proszę pana. Prezenty przyjmujemy oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Szkoda. Ale nie, coś innego jeszcze będzie później. Nie, tak żartuję, bo ja gęby przyprawiają, że ja tylko jem, no to już tak. To co? Tak. To jest bardzo ważne. Nie jest fakt, że od 15 lat największą manifestację z tej okazji w Warszawie organizuje międzynarodowy. Czy różnorodowy jest, że tak powiem, w tym nurcie, który nie jest nam zupełnie. Wiele wspólnych rzeczy ma. Pytanie, czy nie można by się przy tej setnej rocznicy dogadać
O właśnie. Proszę, proszę pana, proszę pana, dobrze, rozumiem. Jest komitet, odpowiada minister Gliński za organizację obchodów, ale pan nam skończyć mówi, który jest organizatorem obchodów oficjalnych. Ruch Narodowy wystosował, ponieważ organizuje Marsz Niepodległości, wystosował list do prezydenta i zaprosił go do tego marszu. Pan prezydent powiedział, że nie pójdzie w tym marszu. Cicho, cicho, co? Że nie pójdzie, ale jest to, ja pan powiem, że nie pójdzie, ale powiedział to wtedy, kiedy po tym marszu oczywiście lewactwo prowokację urządziło w trakcie marszu, wrzuciło tam tych czarnych, zamaskowanych ludzi i oni tutaj nam zepsuli, potem ten Verhofstadt powiedział, że wszyscy jesteśmy faszyści i tak dalej. Dla swojego bezpieczeństwa, ponieważ oni taką mordę Marszowi Niepodległości przyprawili, więc no prezydent, ponieważ cały czas, żeby ratować, my jesteśmy bez przerwy zdani na prowokacje. Państwo sobie nie zdajecie sprawy. Prezydent inaczej musi myśleć. Jeśli by poszedł tutaj z nimi, to pan sobie wyobraża, i jego by zbojkotowali i po prostu już musi podejmować takie decyzje, jakby stać na jeszcze obok. Na pewno będą uroczystości. Ja pójdę na Marsz Niepodległości, pójdę, bo ja byłam, oczywiście, chodziłam na pierwszym i na marsz pójdę. Ja bym bardzo chciała, żeby wszyscy poszli, ale przy tak głębokim podziale, takim, który właściwie prawie do bicia się biorą, to ja sobie nie wyobrażam z Tuskiem, ja sobie nie wyobrażam tego. No ale ja już przed chwilą panu wytłumaczyłam, dlaczego. No ale ja już przed chwilą panu wytłumaczyłam. Wie pan... Następne pytanie poproszę. Co roku jeździliśmy do Warszawy 11 listopada. I organizatorem był Ruch Narodowy. Tak jest. Dlaczego pan prezydent Duda do komitetu nie doprosił, nie zaprosił narodowców, a zaprosił takie osoby, że ja nie będę ze wstydu wymieniać, i lewactwo. Proszę pani, ja pani powiem, ja pani nie odpowiem, ale chwilę. Ja pani odpowiem, bo ja nie jestem prezydent. No. Ja pani przed chwilą powiedziałam, że pan prezydent prowadzi swoją politykę, ja za nią nie odpowiadam. No dobrze, ale ja pani mówię, ja pójdę, bo ja na ten marsz chodziłam od pierwszego, kiedy nas tu pałowali, na rondzie nie dali iść, gazę łzawiącym i tak dalej. I pan wówczas poseł Wipler starał się, bo oni tam w tych kominiarkach tam prowadzili. Ale wie pani co, ja pójdę, tutaj nie wiem jaka jest organizacja do końca, jakiś ma być wspólny marsz, więc no zobaczymy, no ja będę obchodziła, wychodziła na, jeśli będzie, to zobaczymy kto tam będzie, będę na pewno szła. Dlaczego w swoim kraju, w Polsce musimy bronić Polski? Wie pan co, no i pan zobaczy, że to właśnie to są takie pytania. Najpierw mieliśmy zabory, tej Polski nie było, ciągle trzeba było stawiać opór. Ślady tego zostały w psychice, w ogóle w Polsce, w kulturze, w naszym... Komuna przyszła, znowu rozkładała nas. Wie pan, mieliśmy 20-lecie międzywojenne, kiedy właściwie mogliśmy tutaj tą Polskę, to troszkę zaczynaliśmy. Teraz znowu, my właściwie musimy zbudować sobie taką Polskę, jaką byśmy chcieli. A ciągle mamy piąte kolumny, jak nie niemieckie, to ruskie, jak nie ruskie, to europejskie. I dlatego musimy, no, bo nie uznaliśmy, musimy tę Polskę walczyć ciągle. Nie ma raz na zawsze danej wolności, niepodległości, no trzeba o to walczyć ciągle. Proszę państwa.